dobrze, no to w takim razie ja witam wszystkich w imieniu Warszawskiej Federacji Anarchistycznej. Ja jestem Doks i bardzo miło mi dzisiaj gościć Tymka. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję w ogóle, że przyszliście, powiem, jak w dzisiejszych czasach w Warszawie trudno jest znaleźć miejsce i czas na to, żeby przyjść, zrezygnować z czegoś, żeby przyjść na coś innego, więc bardzo dziękuję, że zdecydowaliście się przyjść tutaj. Jednak rzeczywiście przyszło jeszcze parę osób, więc bardzo się cieszę. Nazywam się Mateusz Anyszkiewicz. Będę dzisiaj mówił, tak jak pewnie wszyscy wiecie, a potem sobie, mam nadzieję, porozmawiamy na ten temat. Ze mną razem będziemy dyskutować na temat tak zwanej duchowości. Dlaczego zaznaczyłem tak zwane? Dlatego, że też nie do końca wiemy, przynajmniej tak zakładam na początek, czym jest duchowość, jak ją rozumiemy i jak będziemy ją traktować. Wydaje mi się, że to też w czasie naszej rozmowy, naszego spotkania będzie się sankcjonować. Bardzo trudno jest rozmawiać na temat duchowości, transcendencji, metafizyki w środowiskach lewicowych, w środowiskach wolnościowych, w środowiskach anarchistycznych. Wynika to z tego, że tradycje współczesne, tradycje XX, XXI wieku, tradycje wolnościowe upierają się w zasadzie na myśli oświeceniowej, na paradygmacie naukowym, opierają się na materializmie XIX wieku. Anarchizm, ten klasyczny, również właśnie swoje początki bierze z tych doktryn społecznych, z tych doktryn politycznych. I w zasadzie współcześnie, tak jak rozmawiam z ludźmi, rozmawiam od lat z ludźmi związanymi z anarchizmem, z wolnością, z ruchami wolnościowymi, z ruchami kontrkulturowymi, elementy religijne, elementy duchowe w zasadzie nie są w tych środowiskach mile widziane. Poza tym kolejną trudnością jest mówienie o duchowości w środowiskach lewicowych czy właśnie anarchistycznych. Kolejną trudnością jest współczesny dyskurs polityczny. Akurat rzeczywistość społeczna i polityczna naszych czasów bardzo mocno poszła w prawą stronę, szczególnie oczywiście w Polsce, ale nie tylko. A kierunek prawicowy, tak jakoś wyszło, możemy też, mam nadzieję, porozmawiać o tym, dlaczego tak wyszło, kierunek prawicowy zawłaszczył duchowość, zawłaszczył metafizykę i zawłaszczył religijność. Potem myślę, że oddzielę też pojęcie religii od religijności. Dwie trudności, o których powiedziałem. Pierwsza, spotykałem się wiele razy, już kilka razy przy rozmowach na temat duchowości z ludźmi ze środowisk anarchistycznych. Często, dwa razy, byli to radykałowie anarchistyczni. Moi koledzy, którzy gdzieś tam zostali zacietrzewieni w przemocowości i w takim twardym postmarkistowskim materializmie. Zawsze jak spotkałem się z tymi moimi kolegami, też z ludźmi, którzy są bardzo mocno antyreligijni, spodziewałem się, że nasze rozmowy skończą się jakąś mocną agresją czy jakąś pyskówką. Nigdy się tak nie zdarzyło. Zawsze było przyjaźnie, przyjemnie i spokojnie. Dlatego, że mój kierunek anarchizmu duchowego, nazwijmy to tak na razie w cudzysłowie, anarchizmu transcendentalnego, też tłumaczę dlaczego transcendentalnego, mój kierunek zakłada również pewien rodzaj bezprzemocowości, czyli nie używania przemocy w walce o swoje własne społeczne, polityczne cele. I przypomniało mi się, jak właśnie na jednym ze spotkań na obozie anarchistycznym w górach przedstawiałem tę książeczkę, mój anarchizm, o której zaraz jeszcze powiem, ale na tym obozie, jak to na obozie, namioty, puszcza, dżungla, alkohol,
męskie torsy, takie tam i ogólnie dużo przemocy w powietrzu i pomysłów na to, jak zmieniać świat za pomocą przemocy. I rozmawialiśmy o tym, że ja nie do końca się z tym zgadzam, że ten mój anarchizm jest inny, jest anarchizmem bezprzemocowym. I po dyskusji, która trwała dosyć długo, jedna z osób, która tam była, nie, dwie osoby, opowiem tu o dwóch osobach. Jedna z osób, która tam była, na koniec stała i powiedziała: wiesz, ty, Marek, ale nie możesz odbierać, nie możesz wyrywać anarchistom z ręki tego noża. To była jedna konkluzja. A druga konkluzja, te osoby, które się domyślą, będą wiedziały, kto tę konkluzję wysunął, że tak powiem. Więc w pewnym momencie z tłumu podniosła się ręka leżącej postaci i mówi: Tymek, powiedz, na chuj wam tak nosa. Na szczęście to były jedyne dwie tego typu, znaczy nie na szczęście, dwie jedyne takie bardzo miłe konkluzje mojego wtedy spotkania. I między innymi te dwie konkluzje przyczyniły się do powstania tej drugiej książeczki. Też będę mówił o pierwszej, będę mówił o drugiej. Ta druga nazywa się Anarchizm Transcendentalna Gnoza i właśnie odpowiada na pytanie mojego dobrego, byłego kolegi: na chuj mi ta gnoza. Ale wracam teraz do książeczki pierwszej i w ogóle do też drugiego elementu naszego spotkania. Czyli takiego trochę promocyjnego. Chciałbym polecić i przedstawić. Jedna wydana dawniej, ale wcale nie tak dawno, druga wydana niedawno. Dwie moje książeczki. Mówię książeczki, wiem, że to brzmi infantylnie, ale sformułowanie książka wydaje mi się zbyt pompatyczne, jeśli chodzi o tego typu publikacje. Dotyczące mojego stosunku do myśli anarchistycznej, do myśli wolnościowej w ogóle. Oczywiście bardzo polecam. Jeśli ktoś ma ochotę, można nabyć potem te książki. 5 zł kosztuje, tak. 10 zł kosztuje, tak. Ale jeśli ktoś będzie chciał dostać te książeczki, bo nie będzie miał pieniędzy, to proszę powiedzieć, że nie ma pieniędzy, to po prostu sobie tę książeczkę jedną i drugą dostanie. A więc pierwsza książka, Mój anarchizm, dotyczy, jak powiedziałem, mojego stosunku do anarchizmu, do myśli wolnościowej. Z anarchizmem jestem związany lat 30, różnie ten kontakt wyglądał, od mocnego zaangażowania, poprzez jakieś odejścia gdzieś tam w bok, poprzez mocne zaangażowanie, poprzez zwyczajowe w ruchu anarchistycznym odpłynięcie w stronę towarzystwa alkoholową, potem znowu odpłynięcie w stronę towarzystwa alkoholową, potem antyszczyt to już wiadomo, zupełnie strona towarzystwa alkoholowa, a potem ruch jakiś anarchistyczny w Warszawie zamarł, w związku z tym odpłynął trochę ode mnie. Potem się trochę pojawił i tak balansuje trochę na uboczu, trochę w. I obserwując ruch anarchistyczny właśnie i swój w nim udział, właśnie postanowiłem zawrzeć swoje spostrzeżenia i swoje myśli na papierze, w zdaniach. I to jest właśnie ta książeczka. Może nie za duża, ale mam nadzieję, że treściwa. Nie chodzi o to, że tak mało, bo miałem do zawarcia, bo też powstały jeszcze dwie inne książki, dwie inne książki powieści. Też polecam. Pierwsza nazywa się. Jak on się nazywa? Opary anarchii, czas anarchii, rewolucja. Wspomnienia warszawskiej anarchisty 89, nie pamiętam. I druga książka, opary anarchii, zresztą rewolucji. Jak się nazywa? Opary anarchii, łzy rewolucji. Dziękuję. Po prostu inny paradygmat, w ogóle nie przygotowałem się, żeby sobie zapamiętać te tytuły. O 2008 i o 2004 roku. W każdym razie, wracając do duchowości i do nieużywania przemocy w walce politycznej. Mój anarchizm, głównym postulatem mojego anarchizmu jest powstanie, czy zapoczątkowanie, czy może
proszę mnie w życie czegoś takiego, co nazwałem tutaj anarchizm humanistyczny. Czyli skupienie się na linii anarchizmu, na linii społecznej, na linii ekonomicznej i na linii gospodarczej. Czyli, że anarchizm jako taki powinien wyznaczać przede wszystkim relacje międzyludzkie. Relacje społeczne, relacje wzajemnej bliskości, relacje wymiany dóbr, czyli relacje handlowe. Natomiast nie powinien narzucać, jako myśl wolnościowa, nie powinien narzucać nikomu sfery duchowej, sfery religijnej, sfery wiary bądź niewiary. Czyli anarchizm humanistyczny charakteryzowałby się tym, że religia tak naprawdę, czy duchowość, pełni w nim rolę drugorzędną. I każdy, bez względu na to, jaki kierunek duchowości wybrał, czy w stronę duchowości wschodu, czy w stronę buddyzmu, czy w stronę jogi i hinduizmu, czy w stronę islamu, czy w stronę chrześcijaństwa, czy w stronę jakiejś religijności neopogańskiej. Nie ma to żadnego znaczenia, pod jednym warunkiem. Jeśli ta religijność, czy ta duchowość nie będzie ingerować, czy nie będzie burzyć tego anarchistycznego, wolnościowego, społecznego ładu. I założyłem, zajmując się religiami, założyłem, że większość religii u swego rdzenia, oczywiście są, tu tutaj można dyskutować na ten temat, rzeczywiście większość, ale większość religii u swego rdzenia ma pewien rodzaj, nazwijmy to humanizmu. Czyli mimo wszystko religijność u swojego źródła, wszystkich religii, które znam, gdzieś tam ma u swojego źródła pewien rodzaj budowania relacji opartych na wolności i miłości. Oczywiście można dyskutować i bardzo chętnie podyskutuję, na ile na przykład islam u swego źródła ma tego typu potrzeby, czy tego typu program. Na ile chociażby satanizm, też jest to rodzajem religii, czy satanizm również u swojego źródła ma chęć pomocy, bliskich relacji, równości, solidarności międzyludzkiej. Ale mam głównie na myśli te najważniejsze, główne religijności, czyli chrześcijaństwo, islam również w wydaniu sufickim, hinduizm w wydaniu tantrycznym, czyli tym pozbawionym hierarchii społecznej związanych z kastowością i narodowością. Mam na myśli buddyzm. W zasadzie mam na myśli też dżinizm i sikhizm. Wszystkie te religijności u swojego źródła mają pewnego rodzaju źródło wolności, równości. Czyli dokładnie to, czym powinien być anarchizm i co anarchizm głosi. W związku z tym w tej pierwszej książeczce zawarłem właśnie te tezy. Trochę historii anarchizmu tutaj też jest, trochę jest o tym, dlaczego anarchizm kojarzy się z terroryzmem, dlaczego anarchiści w XIX wieku i na początku XX wieku posługiwali się przemocą i terrorem i czy to jest jedyna możliwa broń dla anarchizmu. Mówię w tej książce i myślę, że nie. Uważam, że walka, szczególnie współcześnie w naszych realiach, że walka o równość, o sprawiedliwość nie powinna odbywać się za pomocą przemocy. Też możemy porozmawiać o tym, co rozumiem przez przemoc, bo nie do końca mam na myśli to, że jeśli ktoś pcha, czy bije, czy napastuje, to nie można się jakoś w samoobronie przeciwstawić. Chodzi mi o przemoc jako polityczną, społeczną, program polityczno-społeczny. Druga,
druga książka, Anarchizm transcendentalny, agnoza, jest w dużej mierze drugą częścią tej pierwszej nauki. I o czym ona opowiada? W momencie, kiedy spotykałem się z ludźmi i promowałem, rozmawiałem na temat tej książki, wiele osób mówiło mi, że ta część o pacyfizmie, o walce bez przemocy, o tym, że anarchizm nie może kojarzyć się ciągle z bombą, że wstydzimy się być anarchistami, ponieważ ludzie kojarzą anarchistów z głupkami, którzy po pijaku robią rozruby, że ta pierwsza część jest czytelna i zrozumiała. Natomiast ta druga część, dotycząca właśnie transcendencji, właśnie metafizyki, kompletnie albo wcale nie. Dlatego postanowiłem napisać taki dodatek do tego, czyli Anarchizm transcendentalny, agnozy, gdzie wyjaśniłem bardziej mój stosunek do tego, dlaczego anarchizm może być, a nawet w jakiś sposób powinien być metafizyczny, powinien być transcendentny, czyli powinien sięgać nie tylko do struktur materialnych, nie tylko do czytania natury poprzez naukę, poprzez paradygmat naukowy, poprzez empirię, ale powinien również sięgać do tego, co można by nazwać duchowością. Czyli moim zdaniem anarchizm, ruchy wolnościowe powinny, mogłyby, mogą, nie jest to konieczne w anarchizmie humanistycznym, ale mogą korzystać z pojęć, które czerpią z tej sfery, zwykle nazywane jako transcendentna czy transcendentalna. I anarchizm transcendentalny. Dlaczego transcendentalny? Tłumaczę to też w tej książce, że sięgam do myśli transcendentalistów amerykańskich, do Emersona i Thoreau, do ich intelektualnego dorobku. Nawiązuję do tego intelektualnego dorobku właśnie transcendentalistów amerykańskich i dużo czerpię z tego właśnie dorobku. Całe tło, całą aurę, kontakt z przyrodą, relacje międzyludzkie, walkę o równość, poszukiwania filozoficzne, poszukiwania mistyczne. Natomiast dlaczego gnoza? Tu już problem się staje trochę bardziej skomplikowany, dlatego że muszę wyjaśnić, czym jest gnoza. Nie myślę, że ktoś nie wie, czym jest gnoza, ale chciałbym przedstawić moją definicję gnozy, czyli gnozę z mojego punktu widzenia. A więc gnoza jest to poznanie rzeczywistości duchowej, poznanie rzeczywistości metafizycznej, które odbywa się poza strukturą rozumu. Czyli poznanie intuicyjne, które wnosi w naszą rzeczywistość rozwiązanie pewnych wątpliwości, rozwiązanie pewnych trudności czy aporii, które to rozwiązanie pomaga rozumieć świat i pomaga współtworzyć rzeczywistość. Czyli uważam, że anarchizm, ruchy wolnościowe niekoniecznie muszą odżegnywać się czy odcinać się od poznania intuicyjnego, metafizycznego. Nawet więcej, uważam, że w poznaniu metafizycznym, intuicyjnym można, czy poprzez te poznanie, można dotrzeć do pojęć takich jak wolność, takich jak dobroć, takich jak miłość, do tych pojęć, które współtworzą wzajemne relacje, które powinny współtworzyć wzajemne relacje w społeczności anarchistycznej, czy w społeczności wolnościowej. I dużo miejsca właśnie w tej książeczce Anarchizm transcendentalny, agnoza, poświęcam historii gnostycyzmu. Gnostycyzm, szczególnie historii gnostycyzmu starożytnego, ale też średniowiecznego. Gnostycyzm jest związany z gnozą, i jako taki, jako ruch społeczny... coraz bardziej się robi... Jako ruch społeczny... Teraz zobaczymy.
I jako ruch społeczny i polityczny, ruch jednostycki był bardzo zbliżony do ruchów anarchistycznych. Od starożytności gnostycyzm występował przeciwko władzy, przeciwko władzy cesarskiej, później przeciwko władzy feudalnej. Ruchy społeczne oparte na gnostycyzmie sprzeciwiały się wyzyskowi, sprzeciwiały się dyktaturom lokalnym, a także przede wszystkim występowały przeciw dogmatyce, w tym wypadku kościoła chrześcijańskiego, który w tym okresie, czyli w okresie III wieku, IV wieku stawał się kościołem państwowym. Opisuję odrobinę walkę ruchów gnostyckich starożytnych z kościołem, a w zasadzie opisuję prześladowania, jakim poddany był ruch gnostycki w starożytności. Później przenoszę się do średniowiecza, na Bałkany, do ruchów paulińskich, bogomilskich, a później do ruchów katarskich w północnych Włoszech, a także w południowej Francji. Pisząc o tych ruchach, moim celem było pokazanie, że walka o wolność, walka o sprawiedliwość, o równouprawnienie nie musi odbywać się tylko i wyłącznie na płaszczyźnie materializmu, na płaszczyźnie takiego twardej filozofii XIX-wiecznej, filozofii przyrody, feuerbachowskiej, marksistowskiej, ale z której czerpią ruchy anarchistyczne, szczególnie Bakunin i Kropotkin, ale że może również walka odbywać się wspólnie z duchowością, z tym, co można byłoby nazwać transcendencją. To tak, jeśli chodzi o pewien wstęp do tego, o czym będziemy, mam nadzieję, rozmawiać, i wstęp, który przedstawia zawartość tych dwóch książeczek. Nie wiem, czy niezbyt chaotycznie przedstawiłem swój światopogląd na tę kwestię, ale chciałem tylko na razie zasygnalizować pewne kwestie, w zasadzie hasłowo, żeby później ewentualnie podczas naszej rozmowy rozwijać to, o co mi chodzi, i rozwijać to, o co będzie chodziło wam. Ja tutaj, jeżeli ci to odpowiada, postawię się w roli pewnego łapacza, może to też pozwoli trochę płynnie przejść do dyskusji. Właśnie tak, czy mikrofon działa, tak? Tak. Dobra, bo jakoś tak mi się wydawało, że do tego, co wcześniej mówiła, mi się rozładował, to tak głośniej było i teraz muszę się przyzwyczaić od nowa. Tak, myśl mi uciekła. Co do twojego wstępu, to bardzo za niego dziękuję w imieniu Warszawskiej Federacji Anarchistycznej, w ogóle za to, że przyszedłeś i za to, że piszesz, bo to jest bardzo fajne, że są osoby, które się znajdują, które chcą jakoś tę myśl krytyczną wyrażać i chcą ją spisywać, więc bardzo ci za to dziękuję i za to, że znalazłeś dzisiaj czas i chęć, żeby przyjść tutaj i się tym podzielić. Dziękuję za zaproszenie, bo jeszcze nie podziękowałem, chciałem na końcu, to dziękuję teraz. I za zorganizowanie w ogóle wszystkiego. Tak, mamy jeden mikrofon, więc musimy jakoś się dogadywać. Będziemy jakoś sobie przechodzić płynnie do dyskusji. Tutaj, jak osoby mogły zauważyć, jest to spotkanie nagrywane. Nagrywane jest czemu? Dlatego, że jakoś tak doszło nam się do wniosku, że jednak możliwość przyjścia na takie spotkanie w Warszawie w środku tygodnia to jest jednak rzecz, która wymaga dość uprzywilejowanej pozycji. Trzeba pracować tak, żeby po 18 już mieć wolne, że trzeba móc tutaj dojechać, być sprawnym fizycznie i psychicznie. I dlatego ta forma nagrywania ma umożliwić dostęp do takich spotkań i do pewnego rozwoju, które umożliwia takie spotkanie osobom, które jakby nie mają tej gotowości bądź możliwości tutaj przyjechać, czyli że będzie w internecie.
Oczywiście nie nagrywamy tutaj żadnych twarzy i jakby osoby tutaj, jeżeli będą robiły zdjęcia, to będą je robiły bez twarzy, natomiast dźwięk będzie możliwy do obejrzenia potem na YouTubie. To znaczy, że mojej twarzy też nie będzie? Tutaj to już muszę się zapytać. Niech będzie. Osób uczestniczących w dyskusji to na pewno nie, a z twoją twarzą to zobaczymy. Ja niestety nie jestem tutaj w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Miała być twoja twarz. Ty też mi się wydaje, że tak miało być. Może być. No, to ja podchwycę taki wątek, że w ogóle całkowicie mi to gdzieś uciekło, bo przygotowałam się na tą duchowość dzisiaj. Ja tutaj w ogóle tak subiektywnie też reprezentuję taką nitkę anarchizmu anarchopsychologiczną, gdzie też jakby spotykam się z tym, że w środowisku wolnościowym często właśnie jest takie trochę pogardzane ta psychologia, to się kojarzy tylko z kapitalizmem i w ogóle to jest kapitalistyczne pranie mózgu i że to nie jest żaden anarchizm, a jakby kolektywy, które się zajmują też psychologią swojego procesu grupowego, to są kolektywy dobrego samopoczucia, to jest moje ulubione stwierdzenie. Ja się osobiście uważam za pioniera kolektywów dobrego samopoczucia, jestem z tego bardzo dumną osobą. I jakoś tak przyszłam tutaj z taką myślą o tej duchowości, o tym takim spojrzeniu na proces, tak mnie urzekło tutaj właśnie to ten proces taki rozwojowy, tak? Że to człowieczeństwo w takim uchwyceniu procesu, takim płynnym bardziej rozwoju. Jakoś, no nie wiem, do mnie to tak przemówiło, może tak mi się zinterpretowało. A tutaj ty tak strasznie dużo mówiłeś o tych wspominkach, o tym obozie, o tym alkoholu. Ja rzeczywiście, dopiero jak ciebie słuchałam, to przypomniało mi się, że rzeczywiście, no, po co my się tu w ogóle dzisiaj spotykamy i po co nam się urodził pomysł, żeby ciebie tutaj zaprosić? No przecież po to, że z tym samym problemem spotykamy się my na co dzień, próbując stworzyć jakąś taką nową jakość tych kolektywów anarchistycznych, że jest dalej taki właśnie problem z tym, że to jest jakieś dziwne, że to jest takie, to nie jest prawdziwy anarchizm, jak się tak zajmuje taką duchowością, człowieczeństwem, dobrym samopoczuciem. I że właściwie jakoś tak mi się dopiero, jak ciebie słuchałam, przypomniała taka esencja, po co my się tutaj dzisiaj naprawdę spotykamy. Może chcesz się odnieść? Tak, istotnie. Nie mówiłem na początku, jak zacząłem, nie mówiłem zbyt dużo na temat duchowości, na temat mojego stosunku do duchowości, mojego stosunku do wolności w duchowości, wolności w transcendencji. Oczywiście możemy o tym rozmawiać, ale pomyślałem sobie, że zaczniemy od rzeczy bardziej neutralnej, czyli właśnie od tego, jak tworzyć, czy jak współtworzyć nowy wizerunek myśli wolnościowej, myśli anarchistycznej. To znaczy, co zrobić, żeby anarchizm, tak jak mówiłem w czasie wstępu, żeby anarchizm nie kojarzył się ludziom, to po pierwsze, nie kojarzył się ludziom z czymś płytkim, z czymś pozbawionym głębszego sensu, z czymś pozbawionym wymiaru, a jednocześnie, żeby ludzie uczestniczący w ruchach anarchistycznych mieli świadomość, czy chcący przyłączyć się do ruchów anarchistycznych, mieli świadomość tego, że przyłączając się, uczestniczą w czymś, co ma mimo wszystko jakieś zaplecze intelektualne, zaplecze etyczne i jest rozwojowe. To znaczy, żeby wiedzieli, że ruch anarchistyczny, spotkane na anarchistyczne i działania anarchistyczne oparte są na jakiejś płaszczyźnie przemyśleń, na jakiejś płaszczyźnie debat. Wydaje mi się, że od wielu lat myśl anarchistyczna w Polsce uciekła w jakiś sposób od tego. Właściwie nie tyle uciekła, co głębsze wejrzenie ludzi wolnościowych w naturę człowieka, w psychologię, w relacje między człowiekiem a duchowością, w relacje między człowiekiem a społeczeństwem, czyli w zasadzie spojrzenie socjologiczne, spojrzenie filozoficzne,
spojrzenie nawet teologiczne z ruchów anarchistycznych w Polsce gdzieś tam odeszło, gdzieś się wykruszyło. To nieprawda, że jego nie było. Dlatego, że zaczynając swój kontakt z myślą anarchistyczną, jak mówiłem, 30 lat temu, na wiosnę, tak jak w ogóle ta sama pora roku, jak się do tego się to przypomniało, 30 lat temu również wchodziłem w pewną bardzo głęboką myśl filozoficzno-społeczną, socjologiczną. Środowiska anarchistyczne były wtedy mocno ukierunkowane na dialog, na rozmowę. Skoro już mówimy o przeszłości, przypomnę ruch acyklistów, który był na Karowej. Spotkania raz w tygodniu, w piątki, przychodziło bardzo dużo ludzi, nie mieścili się w salach, nie mieścili się na korytarzach i dyskutowaliśmy na wybrane tematy, rozmawialiśmy o filozofii, o społeczeństwie, o socjologii, o Bogu, o również później o tym, jak walczyć z systemem, jak walczyć wtedy akurat z grasującymi po ulicach skinami. Przygotowaliśmy demonstracje, przygotowaliśmy transparenty, ale wszystko to było w jakimś tam osadzone w jakimś nurcie, w jakimś intelektualnym fermencie. I wydaje mi się, że współczesny anarchizm w Polsce pozbawił się tego intelektualnego fermentu, dlatego też jest tak mało atrakcyjny dla ludzi. Nowi ludzie, młodzi, starzy, bo niekoniecznie do anarchizmu muszą przyłączać się młodzi, mogą też starzy, nie widzą, jak mówiłem, w anarchizmie czegoś, co warte jest zainteresowania. I jeżdżąc po Polsce, a byłem w wielu miejscach w Polsce, rozmawiając o anarchizmie, rozmawiając o moim anarchizmie, rozmawiając o anarchizmie w ogóle, z ludźmi, którzy wcześniej z anarchizmem nie mieli nic wiele wspólnego. Między innymi z tak zwanymi kotowcami, te osoby były zaskoczone, czym jest anarchizm. Bo myślały sobie, że anarchizm jest czymś innym. I właśnie wydaje mi się, że tego dyskursu wewnątrz anarchizmu, wewnątrz ruchów wolnościowych i na zewnątrz całkowicie, że brakuje. I właśnie moje stanowisko, czyli stanowisko anarchizmu transcendentalnego, czy anarchizmu humanistycznego, nie narzuca wizji anarchizmu w ogóle. Jest tylko jednym z elementów możliwości rozmowy na temat anarchizmu. Akurat to jest mój stosunek do anarchizmu, mój kierunek metafizyczny, kierunek transcendentny. Uważam, że opieranie się tylko i wyłącznie na przesłankach biologicznych, na przesłankach naturalnych nie prowadzi do wolności, że prawdziwą wolność uzyskuje się dopiero wtedy, kiedy opieramy się na przesłankach transcendentnych, na przesłankach tak zwanych duchowych, których nie odnajdujemy w empirii doświadczeń naukowych, ale odnajdujemy w swoim własnym wnętrzu. To jest jeden z pomysłów, który ktoś może zaakceptować, ale nie musi. Natomiast cały czas ważne jest, żeby pamiętać, o jakimkolwiek anarchizmie mówimy. Czy o anarchizmie transcendentalnym, humanistycznym, ekologicznym, feministycznym, ekologicznym, że może być bardzo wiele różnych spojrzeń na wiele elementów związanych z anarchizmem, czy z myślą wolnościową, ale podstawa musi być zawsze ta sama. Czyli bardzo silna etyczna, moralna postawa związana z relacją człowiek, drugi człowiek, z relacją człowiek-świat. Postawa oparta na szacunku dla drugiej osoby, szacunku dla życia w ogóle, szacunku dla przestrzeni, dla przyrody, szacunku dla bezpieczeństwa drugiej osoby i w tym
Na tej płaszczyźnie dopiero można tworzyć relacje społeczne oparte na równości, oparte na miłości, oparte na uczciwej wymianie dóbr. Duchowość, myślę, że pomaga w rozumieniu pewnych pojęć, natomiast nie jest potrzebna. To samo można budować, pojęcie miłości, wolności można budować, opierając się na poczuciu pojęcia dobra w absolucie, w Bogu, w transcendencji, ale można również poczucie dobra wyciągnąć z natury. Moim zdaniem natura, czyli przyroda, jest zbyt determinująca poprzez swoje biologiczne naciski, żeby człowiek mógł poprzez przyrodę osiągnąć prawdziwą wolność, ale myślę, że wolność społeczną może. Ale pytanie, czy ta wolność społeczna osiągnięta poprzez przyrodę będzie wolnością absolutną? Czy nie skończy się jakąś kolejną reakcją, jakimś wypaczeniem społecznym, sytuacji społecznej, która została uzyskana? Moim zdaniem skończy się, dlatego moim zdaniem budowanie doskonalszych relacji międzyludzkich powinno opierać się na pojęciach zaczerpniętych z absolutu. Taka dygresja już bardziej w stronę duchowości, więc oddaję na chwilę mikrofon. Dziękuję za mikrofon. No właśnie, tutaj jakby tam chwilkę temu się zgłosiłam, żeby ten mikrofon od Ciebie tutaj uwspólnić. W takim momencie się zgłosiłam właśnie, jak zaczęło Ci się mówić o tych zasadach szacunku i budowania tego współżycia. I urodziło mi się takie pytanie, że właściwie to rozmawiamy bardzo dużo o tej propozycji anarchizmu transcendentalnego, o duchowości, ale tak jakbyś, może masz gotowość, tak się Ciebie zapytam, a jak Ty to robisz? Jak to się robi, żeby anarchistą być i z duchem coś robić? Co to jest? To znaczy, do końca musisz mi przedstawić, wytłumaczyć bardziej, myślę, pytanie, ponieważ może odpowiem tak jak je rozumiem. Dla mnie myśl wolnościowa, tak jak zacząłem mówić wcześniej, czyli dla mnie w ogóle pojęcie wolności nie wiąże się z pojęciem natury. Czyli dla mnie wolność nie jest czymś, co wynika z przyrody, z naszego biologicznego funkcjonowania, ale wolność jest pewnym pojęciem, które wynika z absolutności, z absolutnej rzeczywistości. Teraz, czym jest ta absolutna rzeczywistość? Występuje tutaj z punktu widzenia gnostycznego, z punktu widzenia gnostyka. W związku z tym dzielę jak gdyby rzeczywistość na dwa elementy. Na element materii, element właśnie związany z przyrodą, z naturą, z ciałem i na element związany z duchem, czyli z pełną transcendencją. Poszukiwanie wolności, pojęć wolności i odnoszenie się do wolności widzę właśnie w poszukiwaniach transcendencji i poszukiwaniach w transcendencji. Poszukiwaniach tej właściwej, duchowej natury człowieka. I oczywiście wszystkie elementy związane z wolnością czy z ruchami wolnościowymi, które powstały na przestrzeni dziejów, one, wszystkie rewolucje ku wolności, one oczywiście mają swoje zakotwiczenie w tym materialnym elemencie, w tym cielesnym elemencie i muszą mieć, ale wydaje mi się, że większa energia, większa siła wynika ze sfery duchowej niż ze sfery materialnej. I zupełnie nie widzę problemu w połączeniu tych dwóch elementów. Tak jak nie widzieli członkowie i członkini ruchów wolnościowych w historii, którzy łączyli walkę o społeczną równość, którzy łączyli poszukiwanie ładu w świecie, ładu opartego właśnie na
na świecie pozbawionym przemocy z duchowością. Więc anarchizm, a nie ma, moim zdaniem, tutaj, z anarchizmem nie ma nic wspólnego, nic sprzecznego, anarchizm nie stoi w sprzeczności z duchowością, dlatego że, tak jak mówiłem na początku, to mogą być dwie zupełnie inne sprawy, dwie zupełnie inne płaszczyzny. Anarchizm walczy o pewien porządek społeczny, przede wszystkim. Walczy o to, żeby... Wiadomo, o co walczy anarchizm, nie będę cię wymieniał. I duchowość tutaj zupełnie nie przeszkadza. A nawet może, a nawet jeśli ktoś chce, to może, no, może pomóc. Właśnie, ja się zgadzam, że nie przeszkadza. Tylko to dodanie tego elementu duchowego do anarchizmu, czym ono jest? Czym się różni zwykły anarchizm od anarchizmu z duchowością? Jak to się robi? Tak trochę z czym to się je? Takie... Bardzo pięknie mówisz o tych pojęciach, rzeczywiście doceniam twój warsztat, ale tak jak tu wiem, do prostego człowieka. Co ja mam robić, żeby być takim anarchistą duchowym? Przede wszystkim nikt nie musi być anarchistą duchowym. A ja bym chciała. Nikt nie musi być anarchistą duchowym, każdy może być anarchistą takim, jakim chce. Byleby, jak mówię, wierzył w pewne wartości społeczne i przestrzegał pewnych wartości etycznych związanych z misją anarchistyczną. Anarchizm duchowy, to muszę jeszcze powiedzieć w takim razie, odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego w ogóle postanowiłem zająć się tą kwestią publicznie. W sensie napisać się ten temat, rozmawiać z ludźmi. Przede wszystkim postanowiłem dlatego, że sam od zawsze czułem się trochę nie do końca anarchistą. Tak, zresztą tak, czułem się do końca anarchistą, bo z jednej strony wierzyłem i wierzę we wszystkie postulaty anarchizmu, natomiast z drugiej strony no, zajmowałem się transcendencją, duchowością i nie do końca czułem się dobrze, dobrze niewłaściwe słowa, nie do końca czułem się w pełni sobą w środowiskach anarchistycznych. Jakoś próbowałem to łączyć, ale mniej lub mniej, czasami wychodziło to lepiej, czasami gorzej. Spotykając się z ludźmi, szczególnie w Krakowie, na temat właśnie myśli anarchistycznej, zorientowałem się, że bardzo wiele osób, nie wiem dlaczego, może tylko, że w Krakowie, że tutaj tam Kraków to jest taki trochę bardziej duchowy czy coś, ale właśnie w Krakowie, że bardzo wiele osób zwróciło się do mnie z podobnym problemem. Czyli, że oni są anarchistami i anarchistkami, walczą o to samo, co walczą anarchiści materialiści, ale czują się w jakiś sposób dyskryminowani w środowisku anarchistycznym, w środowiskach wolnościowych w ogóle, lewicowych. W związku z tym rozmawiałem z tymi osobami, pomyślałem sobie, że w zasadzie ja też czułem się trochę dyskryminowany i że chciałbym się tym zająć. I właśnie się tym zająłem. I zajmując się tym, okazało się, że otworzyło się przede mną wiele miłych możliwości, też intelektualnych, które starałem się wykorzystać i które starałem się dalej kontynuować. Natomiast jak być, mówisz, jeśli ktoś chce zostać anarchistą, to trudno tutaj powiedzieć, co zrobić, żeby kimś zostać. Myślę, że każdy ma w sobie pewną potrzebę, pewien cel i pewien głód poznania. Uważam, że każdy ma w sobie głód poznania transcendencji, poznania Boga, poznania absolutu, poznania swojej duchowej części. Tylko z różnych powodów społecznych, albo też z powodu różnych własnych słabości te potrzeby tłumi, ale każdy musi sam w sobie odkryć, odnaleźć, poczuć dążenie do duchowości. Jeśli tego nie poczuł, jeśli tego nie zrobi, to myślę, że nie ma w tym, tak jak mówię, niczego negatywnego, byleby został na drodze anarchizmu. Trudno jest albo na drodze wolnościowej w ogóle, bo tutaj cały czas stosuję anarchizm, wolnościowość jako pewne wymienne pojęcia.
Trudno jest powiedzieć albo nakazać komuś, żeby przyjąć wszystko niemożliwe. W końcu anarchiści nie mogą robić takich rzeczy, anarchistki. Co zrobić, żeby bądź taki, nie bądź taki. Dlatego uważam, że religia, religijność również nie powinna zostać wykluczana z anarchizmu czy z dyskursu anarchistycznego pod warunkiem, że nie atakuje, jak mówiłem, tych podstawowych zasad, głównych zasad anarchizmu. A moim zdaniem każda religijność nie atakuje, co nawet wspiera religijność. Wspiera anarchizm. A teraz na chwilę wrócę do podziału. Religia, religijność, religia estetyczna i religia dynamiczna. Ten bergsonowski podział, który często stosuję i który bardzo lubię, dlatego że religia dynamiczna to jest to, czym zajmuje się w tym naszej codzienności, czym zajmuje się prawica, czym zajmuje się kościół, czym zajmuje się władza. Religia dynamiczna jest religią, religia statyczna jest religią władzy, jest religią przymusu, religią dogmatu. I ta religia rzeczywiście nie ma, dla tej religii nie ma miejsca w anarchizmie. I słusznie występowali przeciwko tej religii działacze, pierwsi myśliciele anarchizmu klasycznego, Kropotkin, Bakunin, Proudhon. Natomiast uważam, że religia dynamiczna, czyli ta religia początkowego poszukiwania świadomości ku wolności, czyli te początkowe poszukiwania chrześcijaństwa, początkowe poszukiwania buddyzmu, początkowe poszukiwania różnych odmian jogi, poszukiwania sufizmu, że one, jak już mówiłem, współgrają, osiągają harmonię z myślą anarchistyczną. Czasami same o tym nie wiedząc. Osiągały wtedy, kiedy powstawały, później wypaczały się głównie poprzez zawłaszczanie religijności, religii poprzez system władzy, co nie znaczy, że we wnętrzu tych systemów, tych religii czy religijności nie ma ludzi, którzy są anarchistyczni. Sam jestem takim przykładem takiej osoby, która, jak wiadomo, jest anarchistą, a jednocześnie jest osobą zajmującą się duchowością i w duchowości poszukującą prawdy, również prawdy o świecie społecznym. Bo poszukiwanie duchowości nie oznacza wcale zamknięcia się na kwestię społeczną. Wprost przeciwnie. Myślę, że to życie aktywne i kontemplacyjne ze sobą może współgrać. Ja chciałem zapytać się, bo w swoich publikacjach dużo przykładów podawałeś z zewnątrz, i historycznych, i obecnych, ale nie ma tam mniej więcej nakreślonej twojej ścieżki. Jak to wygląda? Wiadomo, teorii jest mnóstwo, ale jak wygląda praktyka albo twoich bliskich znajomych, właśnie na przykład anarchistów z Krakowa, jak wygląda ścieżka duchowa? Bo można mówić właśnie poszukaj, znajdź, ale właśnie jak to robią anarchiści właśnie związani z duchowością? Nie mogę mówić za innych anarchistów związanych z duchowością, ponieważ nie znam zbyt dobrze ich codziennego życia. Mimo tego, że w jakiś sposób jestem, tak jak powiedziałem, związany z sympatią z ludźmi z Krakowa, to nie wiąże nas aż tak duża sympatia, żebym znał ich duchowe, poszukiwania duchowe. Natomiast jeśli chodzi o mnie, moje poszukiwania duchowe zaczęły się bardzo dawno temu i miały różne etapy. Zawsze były związane z filozofią, z myślą gnostycką, z tym takim rozłamem, dualizmem, silnym dualizmem pomiędzy materią, czyli również
związanych z materią, ze światem materialnym władców, królów, władzy, polityków, ludźmi pieniądza, a z rozłamem, a sferą duchowości. I w tym rozłamie, w tym gnostycznym dualizmie poszukiwałem wytłumaczenia rzeczywistości, tłumaczyłem sobie rzeczywistość. I zajmuję się nadal gnostycyzmem starożytnym, odrobinę gnostycyzmem średniowiecznym, ale w pewnym momencie, 10-15 lat temu, moje poszukiwania duchowości odeszły trochę od gnostycyzmu starożytnego, czy też gnostycyzmu śródziemnomorskiego ku gnozie wschodu, czyli ku filozofiom jogi, sankhi, odrobinę Vedanty. I jako nauczyciel jogi zajmuję się jogi nie tylko jako systemu ćwiczeń, chociaż też, ale jako nauczyciel filozofii jogi. W tym kierunku moje poszukiwania zmierzają i w tym kierunku ostatnio mocno trwam. Mając na myśli yoga, też nie mam na myśli tych elementów, które zawsze w duchowości są niebezpieczne, czyli elementów sekciarskich, wszelakich. Zawsze trzeba unikać elementów sekciarskich, bo wiadomo, że tam, gdzie jest sekciarstwo, tam nie ma wolności, a tam, gdzie nie ma wolności, nie ma anarchizmu. Więc moja droga poszukiwań jogi ostatnio wiąże się z siwizmem kaszmirskim, z tym takim specyficznym połączeniem buddyzmu, tego takiego buddyzmu północnoindyjskiego z tradycją siwaizmu północnego, z tantrą hinduistyczną. I bardzo ciekawe elementy z tego właśnie połączenia wychodzą. Tak w dużym skrócie. Jeszcze mam drugie pytanie a propos chrześcijaństwa. Jest bardzo kontrowersyjne właśnie połączenie według wielu anarchistów chrześcijaństwa kojarzone z Bogiem, tym jednym władcą i wolnością taką anarchistyczną. Na czym to polega, zwłaszcza osiągnięcie takiego nirwany, co mamy w buddyzmie, tego absolutu. Jak to powinno się właściwie postrzegać, albo jak ty postrzegasz chrześcijaństwo, a anarchizm? Przepraszam, czy można otworzyć oko? Dwa pytania tutaj zadałeś i postaram się na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, Bóg anarchizm, Bóg chrześcijański anarchizm. Anarchiści bardzo często mówią ani Boga, ani Pana. W tym sensie, że Bóg rozumiany jest tutaj jako władca, jako król, jako taki wielki, duży polityk, który po raz kolejny sugeruje ludziom poprzez nakazy, dogmaty, poprzez przesądy, jak mają żyć. Tak jest rzeczywiście jedna z wizji Boga chrześcijańskiego, natomiast moim zdaniem, nie tylko moim, jest to wizja absolutnie fałszywa. Jest to wizja Boga, który został stworzony właśnie na potrzeby władców, na potrzeby ludzi władzy. Został stworzony po to, istotnie, żeby utrzymywać społeczeństwa, żeby utrzymywać społeczności w pewnym rodzaju zniewolenia intelektualnego. Wiadomo, że ludzie, którzy pozostają pod wpływem strachu, w tym wypadku strachu przed Bogiem, są bardziej ulegli i takimi ludźmi łatwiej się manipuluje. Ale Bóg chrześcijaństwa nie jest tym Bogiem, czyli Bóg, który głosił, czy o którym mówił Jezus z Nazaretu, nie jest tym Bogiem, o którym ja teraz mówię. Tym Bogiem w jakiś tam sposób był ten starotestamentowy Bóg
Bóg Jahwe, który karał, gromił i rzeczywiście wymagał posłuchu. Bóg chrześcijański jest Bogiem Jezusa z Nazaretu, a więc jest Bogiem równości, miłości, braterstwa i siostrzeństwa. I w ten sposób myślę, że tak jak Jacques Ellul w swojej książce Anarchistyczne chrześcijaństwo, tak też się nazywa ta książka, i w ten sposób myślę, że chrześcijaństwo jako takie nie stoi w sprzeczności z anarchizmem. Ale chrześcijaństwo w rozumieniu gnostyckim, kiedy w ogóle Bóg, ten, o którym mówiłem, ten Bóg Jahwe, Bóg Stwórca, czy Bóg jest tożsamy z Bogiem, którego negują anarchiści, i to chrześcijaństwo gnostyckie, on jest całkowicie anarchistyczny. Dlatego, że również neguje, zwalcza złego Boga, występuje przeciwko hierarchom związanym z tymże Bogiem i poszukuje Boga transcendencji, Boga absolutu, Boga, który jest miłością i dobrem i nie wymaga hierarchii, nie narzuca swoich dogmatów, ale wymaga tylko właśnie wsłuchanie się w swoje własne wnętrze i poszukiwanie w swoim własnym wnętrzu prawdy o nim. Więc tak rozumiane chrześcijaństwo, moim zdaniem, nie stoi w sprzeczności z anarchizmem. Natomiast chrześcijaństwo rozumiane narodowo, starotestamentowo, mocno starotestamentowo, stoi w sprzeczności z anarchizmem jak najbardziej. Natomiast zapytałeś się o buddyzm. Obszerne pytanie, dlatego że kilka tradycji buddyjskich jest. Znaczy nie. Zapytałem się o to, jak osiągnięcie absolutu na ścieżce w religii chrześcijańskiej może nastąpić. Absolut osiąga się w każdej religii, w każdej sytuacji w ten sam sposób. Czyli poprzez poszukiwanie absolutu w swojej jaźni, w swoim wnętrzu. Jako że człowiek, że człowiek tworzy jedność z absolutem. Czyli absolut jest absolutny, w związku z tym człowiek też stanowi jego część. Dlatego poszukiwanie Boga, poszukiwanie prawdy, poszukiwanie absolutu odbywa się poprzez skupienie się na swoim własnym wnętrzu. Czytanie, wpatrzenie, wsłuchanie się w swoje wnętrze i odkrywanie struktury swojej duchowości. Czyli odkrywanie tego, co tak naprawdę jest bytem, co tak naprawdę jest. Dlatego, że uważam, a uważa też buddyzm, hinduizm i gnostycyzm, że rzeczywistość materialna nie posiada bytu, tylko jest stanem przemijania. Jest albo złudą, albo czymś, co wydaje się, albo projekcją umysłu całkowitą, albo projekcją w ten sposób, że jest tym, co się tylko wydaje, natomiast w rzeczywistości jest przemijaniem. Jest sarvam dukham, sarvam anityam. Wszystko jest cierpieniem, wszystko jest przemijaniem. Czyli elementy rzeczywistości, atomy, pierwiastki, nie istnieją jako takie. Nie mają momentu, w którym by zaistniały. W związku z tym nie mają bytu. A prawdziwym bytem jest jedynie transcendencja, absolut. I teraz, jak nazywamy ten absolut, to już jest kwestia moim zdaniem kultury, regionu, czy myśli, której się akurat, czy pojęcia. Możemy ten absolut nazywać śmiatą, pustką, możemy nazywać brahmanem, możemy nie bezimiennym Bogiem, czy Bogiem w ogóle, ale zawsze jest to ten sam element, który buduje, tworzy i jest zasadą istnienia człowieka. I właśnie człowiek w samym sobie powinien tej zasady poszukiwać. I w tej zasadzie, czyli w samym sobie, człowiek znajduje wszystkie odpowiedzi. W tym sensie, że znajduje odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi wolności i relacji społecznych.
ma wątpliwości, czy rzeczywiście wolność jest słuszna, jeśli ma wątpliwości, czy rzeczywiście powinien żyć, swoje życie prowadzić ku dobru, ku miłości, ku przyjaźni, ku równości, to a często może mieć takie wątpliwości, biorąc pod uwagę rzeczywistość, która skłania do kompletnie innych myśli, to wtedy, podczas tej wątpliwości, powinien zanurzyć się w swoje wnętrze i tam prawdopodobnie znajdzie odpowiedź. A jeśli nie znajdzie, to moim zdaniem tylko te poszukiwania mają sens, bo tylko te poszukiwania ewentualnie mogą przynieść ostateczne odpowiedzi. Ale jeśli jeśli komuś wystarczają odpowiedzi nieostateczne, czyli te zawarte w nauce, w paradygmacie naukowym, to też pewnie wystarczy. Cześć. Bardzo fajnie wylogować się z Facebooka i móc rozmawiać tu oko w oko, a nawet dziesiątki oczu. Cześć. Słucham tego, o czym jestem tu po raz pierwszy. Obserwuję działanie właśnie głównie facebookowo i ze znakomitą częścią z nich się zgadzam, a nawet właśnie z samym rdzeniem tej anarchii antypaństwowości również jak najbardziej. Z tego, co słucham tego, jak poprzedniego ciągu rozmowy, jak rozmawialiśmy na temat dwóch duchowości pojmowanej dwojako, jako tę bardziej zawłaszczoną przez państwo, a działającą na płaszczyźnie anarchistycznej. Nie pomyliłem się, że taka była tutaj dichotomia? Tak. Zastanowiłem się, co przyciąga ludzi, dlaczego tak łatwo przyswajalna jest duchowość na poziomie tym, powiedzmy sobie, scentralizowanym i czego może nie mieć ta duchowość anarchistyczna. I przyszły mi do głowy dwie takie rzeczy z obserwacji, z życia. Powiedzcie mi, moi drodzy, i tu zwracam się do was wszystkich, na ilu z was wasza anarchia opierała się na samym początku bądź w głównej mierze na sprzeciwie? I ludzi oglądających na YouTubie też chciałbym poprosić o chwilę refleksji. Dla ilu z was wasz anarchizm osobisty opiera się na sprzeciwie? Czy opiera się na sprzeciwie? Nie widzę mu w górze, ale jeszcze ta konekcja z samym sobą pewnie następuje. Okej. Pierwsza rzecz, którą ma duchowość, ta religijność zbiorowa i scentralizowana. Jej istota nie opiera się na sprzeciwie, nie opiera się na negacji, jest ukierunkowana na działanie do przodu w jakimś sensie, stąd powoduje aktywność i zaktywizowanie tych atomów, które ją tworzą. To jest moja taka pierwsza swobodna myśl, każdy z was może się z nią nie zgadzać. Będę bardzo wdzięczny, jeśli każdy z was rozważy ją w swojej głowie. Czyli pierwsza rzecz, duchowość jakby nastawiona na działanie zamiast sprzeciwu, chociaż nie wykluczam, że działanie może wynikać ze sprzeciwu, ale bardzo bym chciał, żeby anarchistyczna duchowość na sprzeciwie się nie kończyła, co niestety może być domeną wielu anarchistów, że tupią nogą i mówią, kurwa, sprzeciw, ale nie wiedzą, co dalej. I druga sprawa, która być może jest konsekwencją tego, że anarchiści częstokroć nie wiedzą, co dalej po sprzeciwie, która bardzo łatwo może się streścić w takim krótkim aforyzmie Jana Hinzbacha. Mówiliśmy o wybrykach alkoholowych, to pewnie go znacie. Który powiedział, tyle dróg wybudowali, iż nie ma dokąd. Jak wielu z was w waszym anarchizmie przeżywało podobną rozterkę? Tyle dróg pobudowali, kurwa, iż nie ma dokąd. No nie, ja mam ten etap już za sobą, chociaż czasem wraca. I druga rzecz właśnie, która z tym drobnym aforyzmem się wiąże, to znaczy relatywizm, którego duchowość scentralizowana jest pozbawiona.
bardzo akcentowane, konkretne wartości. Sorry, ale duchowość centralizowana odrzuca relatywizm. Oni wiedzą, dokąd iść. I częstokroć, niestety, to odrzucenie relatywizmu przybiera formę pod tytułem ta ścieżka jest najlepsza. Tu bym się... To się właśnie dzieje w tej chwili. Przykład Młodzież Wszechpolska i wybryki, prawda, wejście do kościołów na Jasnej Górze, fakt, że w ogóle w kościołach się znajdują. Znaczy ja jestem w ogóle z gruntu niechętny bardzo religijności już w tej chwili wszelakiej. Nie darzę atencją chrześcijaństwa, natomiast zdaję sobie sprawę, no z biegiem lat się nauczyłem pewnych rzeczy, że po prostu do każdej religii można podejść w taki sposób, że to nieważne co wyznajesz, ważne jest jak wyznajesz, tak? I ja jestem zdania, że nie ma żadnej świętości i żadnych bóstw. I ludzie sobie to wymyślają, ale nawet jeśli wymyślają i są im te bóstwa potrzebne, no to okej, niech ci ludzie żyją w zgodzie z tym, że te bóstwa tam, nie wiem, kreują według nich świat, nadają wartości itd. itp. Tylko niech oni nie narzucają właśnie tej swojej wizji, tych swoich bóstw innym ludziom, państwom, narodom, whatever. Okej, ja chciałbym w tym miejscu poczynić małą dystynkcję, to znaczy rozróżnić pomiędzy tym, że odrzucenie relatywizmu, które nadaje tę ścieżkę, nawet osobistą, nie musi się wiązać. I to jest, zwróćcie uwagę, według mnie i moich przemyśleń, ta ścieżka anarchizmu duchowego, że jednocześnie odrzucając relatywizm, bo w którąś stronę pójść się chce wewnętrznie, jednostce, o tyle tutaj zaczyna się ten anarchizm duchowy. Ona swoich wartości nie postrzega jako tych najwyższych i jedynych. To takie dwa przemyślenia na gruncie tego, o czym rozmawialiśmy. I czas na moje pytanie. Uf, wszyscy żyją, nikt nie śpi. Kupnę nogą na przebudzenie. Moje pytanie jest następujące. W drugiej połowie XX wieku żył sobie taki mistrz buddyzmu, odłamu buddyzmu zwanego Shambhalą, który się nazywał Chogyam Trungpa. Chogyam Trungpa jest autorem takiej koncepcji, która się nazywa duchowy materializm. Czy ktoś z was się spotkał z Chogyamem Trungpą, Shambhalą albo czymś, co się nazywa duchowy materializm? Nie, ale ciekawie brzmi. Ciekawie brzmi, tak. I stąd tutaj moje pytanie na temat duchowego materializmu. Duchowy materializm da się streścić w jednym zdaniu, z drobnym intro. To znaczy, jeśli ktoś długo praktykuje i jest mocno zaangażowany w duchowość, częstokroć jego ego zaczyna być przekonane, że poprzez intensywną praktykę zgromadził zasługi, które sprawiają, że jest świętszy niż inni. Rozumiecie? Ten zwykły materializm mówi, jestem lepszy, bo mam więcej niż ty. Czemu anarchiści związani z lewem, tak? No dobra, dla mnie to oksymoron, ale tak jakby... Tak? Którzy to anarchiści z kręgu się sprzeciwiają temu materializmowi, który mówi, mam więcej niż ty, więc jestem lepszy. Stąd Chogyam Trungpa wywiódł paralele, bardzo jakby podobne stworzenie udzielające się na gruncie spirytualistycznym, to znaczy ja poprzez moją praktykę zgromadziłem więcej zasługi, więc jestem świętszy niż ty. Czy, drogi gospodarzu, spotkałeś się z podobnym mechanizmem wśród tych bardziej uduchowionych anarchistów? Jakie widziałeś, może z własnego doświadczenia, jakie widzisz ścieżki, sposoby na to, żeby przezwyciężyć ten duchowy
materializm, który mówi, ja praktykuję więcej niż ty, zgromadziłem więcej zasługi, więc jaki to ja jestem święty sam. Dziękuję. Od końca odpowiem, czyli od tego pytania ostatniego. Jeśli mówisz o czymś takim jak duchowy materializm i w praktyce w tym wypadku buddyjskiej, no to wiąże się on, wydaje mi się, tylko i wyłącznie z niezrozumieniem praktyki buddyjskiej, z niezrozumieniem praktyki medytacyjnej i ze zrozumieniem odrzucania własnego ego i odrzucania własnej wartości. Buddyzm jako taki, czy to buddyzm Chan, czy to buddyzm Vajrayany, myślę, że akurat tutaj w tym wypadku odłam Vajrayany czy buddyzmu tybetańskiego. Wszystkie te buddyzmy jako takie w swoim programie mają odrzucenie ego. Roztopienie ego, rozrzucenie ego jako czegoś nieistniejącego. Niewiedza jest czymś, co stoi na przeszkodzie do wyzwolenia, avidya. I porzucenie niewiedzy, czyli wszystkich fałszywych myśli, fałszywych poglądów, fałszywego spojrzenia na rzeczywistość, jest warunkiem wyzwolenia. I w momencie, kiedy również fałszywych emocji, fałszywych uczuć, czy też w zasadzie emocji i uczuć w ogóle. I w momencie, kiedy ktoś funkcjonuje w przekonaniu o lepszości, lub nawet w przekonaniu o tym, że jest gorszy, nie odrzucił swojego ego i cały czas porusza się w tej konwencjonalnej płaszczyźnie niewiedzy. W związku z tym ten materializm duchowy, jak nazwał go ten, jak sądzę, Tybetańczyk, tak? Jest po prostu elementem, wydaje mi się, elementem nie do końca spełnionych warunków dochodzenia do pustki, odrzucania rzeczywistości, złudnej rzeczywistości, konwencjonalnej rzeczywistości. Ale myślę sobie też o innym, jak zaczęło się mówić, myślę sobie o innym materializmie duchowym, czyli o pojęciu monizmu. Monizm, pełnego monizmu. Jeśli mamy dualizm, jest to rozdźwięk pomiędzy ciałem i duchem, ciałem a duszą, ciałem a Bogiem, materią a absolutem. Taki tradycyjny gnostycki dualizm, o którym mówiłem wcześniej. Ale istnieje jeszcze pełen monizm. I właśnie buddyzm w zasadzie każdy jest monistyczny. Czyli zakłada, że wszystko jest jednością. W tym wypadku jest pustką. Ale jest materia, jest tak samo duchowa, jest tak samo elementem absolutnej jedności, jak i duch. Czyli rozdział pomiędzy tym, co materialne, a tym, co duchowe, jest tylko i wyłącznie spowodowany niewłaściwym, błędnym pryzmatem postrzegania rzeczywistości. Bo w pełnej rzeczywistości umysłowej, w tej pewnej transcendentalnej wizji świata, dostępny poprzez intuicyjny, medytacyjny wgląd, wszystko jest jednością, w tym wypadku pustką, nienazwaną, nienazywalną nicością. Ale bardzo wiele nurtów hinduistycznych, głównie nurty tantryczne, z którymi zresztą buddyzm Vajrayany bardzo mocno koresponduje i z którymi w zasadzie się wywodzi, uznaje podobną wizję rzeczywistości, z tym, że zakłada istnienie pewnego podmiotu. Buddyzm jako taki nie może zakładać istnienia podmiotu, ponieważ jest bezpodmiotowy. Każdy podmiot oznacza pewien punkt rzeczywistości, a rzeczywistość w buddyzmie nie ma punktów. Jest pustką. Natomiast nurty hinduistyczne zakładają podmiotowość absolutu, czyli w zasadzie Boga. I utożsamiają Boga z Brahmanem, czyli
wszechcałością oraz z bóstwem, które akurat jest bliski temu czy innemu nurtowi. Najczęściej jest to w nurtach siwaistycznych Siwa, natomiast w nurtach jogi klasycznej jest to Ishwara. Ale nurty monistyczne w hinduizmie również zakładają pewien rodzaj duchowego materializmu. To znaczy, podobnie jak buddyzm, zakładają, że rozdział na świat sansary, na świat rzeczywisty, świat ułudy i świat wyzwolenia, świat mokszy, świat kajwali, jest złudny. Bo w rzeczywistości element bóstwa w człowieku, czyli ten w hinduizmie Atman, w hinduizmie czy w jodze klasycznej, czy w Sanghi, Atman, czyli duch będący częścią Puruszy, częścią Brahmana, jest cały czas tożsamy, on jest cały czas wolny. A tylko niewiedza, awidia powoduje, że człowiek nie potrafi, nie może poczuć tej wolności. Czyli w istocie łączności, ciągłej łączności swojej jaźni z absolutem. I tutaj widać dwa podobieństwa pomiędzy hinduizmem tantrycznym, a buddyzmem tantrycznym również. Podobieństwa, które pokazują, że możliwe jest interpretowanie rzeczywistości jako jedności. Materii i ducha jako jedności, ale też, co przyznaję, bardzo mnie głupocze i nie mam jeszcze pełnego wytłumaczenia czy pewnego rozeznania w tej kwestii, zła i dobra. Kiedy obserwuję rzeczywistość i widzę rzeczywistość od strony pozytywnej, ewentualnie od strony mało negatywnej, wtedy jestem w stanie zrozumieć jedność, celowość istnienia, ale w momencie, kiedy widzę rzeczywistość od strony negatywnej, czy od strony oświęcimia, czy od strony wojny w Syrii, czy od strony wszystkich negatywnych działań człowieka, jak zniszczenie przyrody, wtedy mam wątpliwości. Rodzą się jakieś wątpliwości we mnie. Gdzież jest celowość tego cierpienia, które jest częścią rzeczywistości, częścią natury? I tutaj, jeśli mamy myśl buddyjską, jest trochę prościej, ponieważ nie mamy celowości. Nie mamy celowości, ponieważ donikąd nie dążymy. Jesteśmy punktem nicości, a wszystko inne jest tylko konwencją. Natomiast w momencie, kiedy mamy zasadę inteligentnego bytu, którym jest absolut, którym jest Bóg, rodzą się wątpliwości, dlaczego, jak i po co Bóg zsyła, czy też ma w sobie, w swojej strukturze, bo to nie jest kwestia zesłania, bo w monizmie wszystko jest Bogiem, czyli każdy element rzeczywistości. Dlaczego Bóg tworzy, konstruuje, czy wymyśla sobie coś, co sprawia ból i cierpienie? Jest to bardzo stare pytanie i bardzo trudne, jeśli chodzi o wytłumaczenie i odpowiedź. Ludzkość zmaga się z pytaniem, po co jest zło, czyli po co jest ból, po co jest cierpienie, po co jest niesprawiedliwość, od czasu, kiedy człowiek zyskał jakąś świadomość. I nurty jogi, nurty hinduizmu, buddyzmu, wszystkie nurty, które czerpią i odnajdują rzeczywistość transcendencji, odpowiadają w jeden podobny sposób. Po pierwsze, rzeczywistość fizyczna, materialna jest tak skonstruowana, żeby pchać człowieka ku wyzwoleniu.
Czyli gdyby rzeczywistość była miła, przyjemna, materia byłaby tylko miłość, tylko miła i przyjemna, wtedy człowiek nie, duch człowieka nie kierowałby się ku wyzwoleniu. Więc cały proces twórczy, cały proces powstania rzeczywistości od rozdzielenia jedności poprzez powrót do jedności opiera się właśnie na tym nacisku świata, świata pełnego cierpienia, czyli dukhy, opiera się na wymuszeniu niejako na każdym człowieku powrotu do jego do jedności. Ale to jest jedno. I druga kwestia, że prawdę o tej rzeczywistości, czyli odpowiedź na pytanie, po co jest zło, po co jest cierpienie i ból osób niewinnych, odnajdziemy dopiero w momencie, kiedy osiągniemy pełne połączenie, pełne wyzwolenie, czyli tę nirwanę, mokszę i kajwalię. I rzeczywistość ta nie będzie niestety wyrażalna. Czyli każdy, kto chce znaleźć odpowiedź na podstawowe pytania, musi sam doświadczyć tej odpowiedzi, ponieważ ona jest pozapojęciowa. Oczywiście możemy sobie mówić, że nasza rzeczywistość, mówię o myśli wschodu, nasza rzeczywistość czy nasze doznania są wynikiem prawa karmana, czyli dziedziczymy nasza rzeczywistość jest wynikiem naszych uczynków z poprzednich żyć, ale to do końca nie wyjaśnia potrzeby zła i potrzeby, nie wiem czy potrzeby, zła po prostu. Dlatego, że musiał być ten początek tego, że ktoś, że nasze poprzednie cienia popełniły zło. Więc jest to taka spora trudność, ale i dobrze, bo jest to wyzwanie dla intelektu i dla siły charakteru, żeby cały czas próbować odnaleźć sens i prawdę nawet w świecie zła i cierpienia. Wracając na chwilę, zmieniając już trochę, obniżając tony, nacjonalizm a duchowość. Był pewien moment w historii związany z romantyzmem i z wiosną ludów, kiedy duchowość przestała być rewolucyjna, a stała się reakcyjna. Do wiosny ludów to duchowość poruszała świadomość rewolucyjną, że tak powiem. Od walki, skupmy się na czasach chrześcijańskich, od gnostycyzmu, poprzez walkę, poprzez średniowiecznych bogomiłów i katarów. Potem walka spirytuałów, franciszkanów o Nowy Jeruzalem na ziemi. Później anabaptyści i walka z i Munzer, walka z posiadaczami, z feudałami. I romantyzm, który również u swojego źródła był rewolucyjny. Ale w pewnym momencie idee romantyczne zostały zamknięte w poczuciu narodowości, w nacjonalizmach państwowych i regionalnych. I wydaje mi się, że duchowość bardzo mocno ugrzęzła w nacjonalizmie i właśnie w tym 1848 roku w rewolucji tamtego czasu we wiośnie ludów i w momencie, kiedy duchowość ugrzęzła w nacjonalizmie i później w klerykalizmie, reakcją na to stała się lewicowa, anarchistyczna, socjalistyczna, komunistyczna, antyduchowa, antymetafizyczna działalność ruchów rewolucyjnych, tych, o których mówiłem. Ale nie jest do końca tak, że ruchy rewolucyjne muszą być duchowości współcześnie, duchowości pozbawione. Zresztą mówimy jeszcze, trudno jest, tak jak mówiłem na samym początku, trudno jest mówić o rewolucji słowami duchowości. Natomiast w latach 80., na początku lat 80., kiedy w Polsce była tak zwana rewolucja solidarnościowa, było to wiele łatwiejsze.
dlatego że Kościół mówił zupełnie innym językiem. Sam w 1988 roku byłem na pielgrzymce do Częstochowy. Pierwszy raz i ostatni, było bardzo fajnie. Uniwersytecka pielgrzymka, fiolety, ale byłem w grupie anarchistycznej. Jako miałem 14 lat i grupa ta niosła czarne flagi, niosła transparenty, wszyscy, parę osób miało irokezy, koszulki, pamiętam, Deutera, Desertera. I szliśmy razem z pielgrzymką, mimo tego, że pieśni, które były śpiewane, były często paskudne, a pamiętam wszystkie, bo czarną Madonnę na przykład też. A często jak się tam, kazania, które były w czasie tej pielgrzymki przedstawiane przez księży, były antysemickie, szowinistyczne. Ale wtedy jeszcze, w tamtym czasie, Kościół był pewną enklawą, enklawą rewolucyjną w jakiś tam sposób. I oczywiście możemy mówić o błędach, czy o faszyzmie prawicowości, czy działań prawicowych w historii, w Hiszpanii, czy w czasie wojny domowej, czy w ogóle w Indiach teraz, gdzie rządzi partia faszystowska, Bharata Janata Party, gdzie premierem jest faszysta Narendra Modi. I możemy mówić o zawłaszczaniu negatywnym duchowości, ale wydaje mi się, że ta prawdziwa duchowość wcale na tym nie ucierpi. Tak samo jak prawdziwa wolność anarchistyczna czy wolność lewicowa nie ucierpiała podczas nadużyć bolszewików. Bolszewicy i w Rosji, i chociażby bolszewickie ugrupowania, partie bolszewickie w Chinach w czasie pacyfikowania Tybetu posługiwały się retoryką wolności, retoryką walki z ciemnotą, walki z przeszłością, walki właśnie z duchowością. I oczywiście, tak jak w Rosji, jest to jak gdyby nam trochę nie do końca dla nas czytelne, kiedy bolszewicy zabijali księży i palili klasztory. Natomiast inna rzecz, inaczej to wygląda w Tybecie, gdzie jest dokładnie, było dokładnie tak samo. Czyli bolszewickie ugrupowania lewicowe, państwowe, czyli żołnierze, mordowali, palili i niszczyli klasztory buddyjskie, głosząc hasła równości, sprawiedliwości i walki z przesądami. I tak samo jak duchowość, prawdziwa duchowość, jak prawdziwe pojęcie duchowości nie cierpi na przeinaczaniu wartości poprzez prawicę, tak samo prawdziwa wolność i równość nie cierpi, kiedy przeinacza się ideały prawdziwej wolności i równości poprzez działania takie jak właśnie bolszewickie działania komunistycznej partii Chin. Ta dygresja rzeczywiście bardzo wnosząca, ale też bardzo tutaj dużo nam zajęła, a też domyślam się, że tutaj niektóre osoby jeszcze chciałyby zabrać głos, może mają jakieś wątpliwości bądź komentarze, więc zapraszam. Znaczy już wyjaśniłeś to, o co miałem zapytać. Na początku wydawało mi się, że trudno jest ci przezwyciężyć ten dualizm. Trudno jest cały czas. I poszukując jakiegoś
duchowego, w cudzysłowie, oświecenia, zastanawiałem się, w jaki sposób wpisujesz się we współczesny dyskurs właśnie anarchistyczny, czy to była potrzeba nadania formy tej książce, czy raczej te poszukiwania duchowo, może nawet diagnostyckie, bo mówiłeś o monizmie, mówiłeś o tym dualizmie i mówiłeś też o kartezjańskim, którym ja osobiście bym zaprzeczał, czyli nie duch, intelekt, nie intelekt i materia, ale również duch. I to jest jak trzeci element. I z tej wielości należałoby czerpać i może nawet z atomizmu. Tylko ja rozumiem, że nie chciałeś właśnie powiedzieć tego błędu, pisząc o sobie samym i o buddyzmie książki, bo byś popadł jak, pewnie wiem, anarchizm indywidualistyczny, ewentualnie jakąś taką postawę, która gloryfikuje samego siebie. Istotnie nie chciałbym. Czyli jakby tu odpowiedziałaś mi na tą wątpliwość, no ale też w jakiś sposób obserwując różnego rodzaju procesy grupowe, zresztą też pisałeś, procesy grupowe i to, co się dzieje na świecie, w jaki sposób odbierasz ten świat? Czy bardziej za pomocą intelektu, czy starasz się to jakoś wyważyć? W sensie, czy obserwując widzisz, że jednak mimo wszystko każdy ruch dąży do zawłaszczenia jednostki. Czy to jest rodzina, czy to jest grupa, zawsze wyłania się jakiś przywódca i w jaki sposób radzisz sobie z tego typu sytuacjami? Mówisz o... to jedno się rozumiem, że twoje pytanie dotyczy tego, czy anarchizm jest możliwy, tak? Tak, a każdy, kto spotyka się z myślą anarchistyczną, teraz na chwilę odejdę od duchowości, pierwszy raz, albo drugi, albo trzeci, ale nigdy nie wgłębia się w anarchizm, patrzy na osobę, która mówi o anarchizmie i zadaje pytanie, ale to utopia, a to niemożliwe, ale człowiek jest inaczej zbudowany. Ale takich relacji, o jakich mówi anarchizm, nie da się utworzyć, bo zawsze będzie ktoś, kto będzie nadgryzał ten nadpiłowywał tę anarchistyczną gałąź, czy destruował ten anarchistyczny świat, który powstanie. Po pierwsze, w takich sytuacjach myślę i odpowiadam też, że dla mnie nie jest ważne to, czy coś jest możliwe. Dlatego, że ważniejsza dla mnie i myślę, że dla ludzi również powinna być dążność. Powinien być pewien ideał, który wykracza poza pojmowanie rzeczywistości ze stanem. Czyli anarchizm w wypadku jest takim ideałem, który wykracza poza możliwości zastanej rzeczywistości społecznej, intelektualnej, duchowej. W tym sensie, że my teraz, w tym momencie, za tydzień, nie jesteśmy w stanie stworzyć anarchistycznego świata, anarchistycznej rzeczywistości. Co nie znaczy, że jednostki nie powinny kierować się pewnym instynktem wolności, pewnym intelektualnym dążeniem ku wolności, sprawiedliwości, równości, po to, żeby utrzymywać pewien kaganek, pewne światło wolności, które przez historię ludzkości cały czas gdzieś tam płonie i jest przekazywane przez grupy mniejsze, większe, czasami mordowane, czasami zdobywające jakiś prestiż, potem znowu mordowane, żeby przekazywać to światło wolności, myśli wolnościowej dalej. Być może ono kiedyś osiągnie swoje apogeum. Tak jak zmieniały się systemy społeczne w historii, tak marksistowsko ujmując, czyli od niewolnictwa poprzez feudalizm, kapitalizm, ku nie wiadomo czemu jeszcze, zobaczymy. Tak samo być może kolejnym etapem będzie rzeczywistość anarchistyczna. Może ludzkość opanuje się, zatrzyma i zmieni jakoś swój zakodowany rytm rozwoju i nie będzie szła w stronę destrukcji, ale w stronę kreacji rzeczywistości, siebie, świata, równowagi, harmonii z przyrodą. Ale jeśli tak mi się nie stanie, to i tak ważne jest, kontynuuję dalej to, co odpowiadam ludziom, którzy pytają się, dlaczego anarchizm, czy to utopia, ale i tak, jeśli tak by się nie stało, ważne jest, żebyśmy w rzeczywistości
która jest mniej lub bardziej uciążliwa, a czasami nawet jest zła, w zależności od tego, jak wygląda sytuacja dziejowa. Żebyśmy cały czas mieli w sobie pewien moralny drogowskaz. I wydaje mi się, że ten właściwy moralny drogowskaz jest drogowskazem, kompasem anarchistycznym. Żebyśmy go w sobie mieli po to, żeby zachować coś, co można by nazwać człowieczeństwem. W różnych okolicznościach znajdują się ludzie. Czasami w rzeczywistości bardziej demokratycznej, czasami w rzeczywistości zniewolenia, tak jak współczesna rzeczywistość Rosji, czasami w rzeczywistości upodlenia, tak jak w obozach koncentracyjnych czy w łagrach. Ale mimo tego, że osoby, które skazane są na, tak posłużę się przykładem tych łagrów, skazane są na dożywocie, czyli tak jak my jesteśmy skazani na dożywocie, żyją w takiej rzeczywistości, jaka jest dookoła, te osoby w łagrach powinny zachowywać swoje człowieczeństwo poprzez trzymanie się pewnych zasad moralnych. Im bardziej te zasady moralne będą anarchistyczne, tym, moim zdaniem, człowieczeństwo będzie bardziej zachowane. Ponieważ uważam, że istotą człowieka jest wolność, a więc i anarchizm wewnętrzny. Tak, odpowiadam, powiedziałem, Konrad, na to? Tak, znaczy świadomo, to z wieloma elementami się zgadzam, a diagnoza współczesnego, obecnego problemu anarchizmu jest dla mnie cenna. I wydaje mi się, że rzeczywiście jest taki problem, o którym mówiłeś. Natomiast o ile nie wzbudza moich wątpliwości posługiwania się kategorią duchowości równolegle do anarchizmu, mam wątpliwość wobec kategorii absolutu i Boga. Anarchizm jest często traktowany jako ideologiczną ideologię. Takie tworzenie poglądów, taką praktykę, która nieustannie wytwarzając jakieś poglądy je demonstruuje. Wytwarzając jakąś formę praktyki, nieustannie ją przekształca. Jest w ciągłym ruchu krytycznym. I czymś podobnym jest dla mnie, mówię o moim osobistym doświadczeniu, duchowość. Dla mnie ważna jest medytacja. Medytacja polega dla mnie na zagłębianiu się w swoje odczucia, uczestniczeniu, byciu w rzeczywistości w sposób bardziej emocjonalny, na ile możliwe poza kategoriami, którymi się posługujemy, które nam się narzucają. A więc jest to jakby nieustanne dekonstruowanie rzeczywistości, jaką ona się staje dla nas siłą rzeczy w codziennym funkcjonowaniu, w codziennym życiu. Dokładnie to samo odnajduje w anarchizmie, co w duchowości, jaką jest dla mnie ta moja duchowość. Natomiast wówczas, gdy ta duchowość, że się tak wyrażę, hipostazując, z powodu właśnie jakiegoś potrzeby, jakiejś struktury, lęku przez tą dynamicznością rzeczywistości stara się wytworzyć jakieś stałe kategorie, co się dzieje nieustannie, a więc kiedy pojawia się absolut dwóch innych kategorii, wówczas to jest ryzykowny moment, wydaje mi się wręcz ten moment, o którym ty przed chwilą powiedziałeś, że zawsze się znajdą jacyś panowie, rodzice, właściciele i tak dalej, którzy rekonstruują rzeczywistość społeczną zgodnie ze swoimi interesami. Właśnie umiejąc się w jakichś ustalonych kategoriach, nadając mu ustalone ramy, które działają na sposób przymuszający, które... To znaczy, że mam w początku wszystko które wkraczają nas w jakieś ramy, utrudniając nam wyjście nawet wyobraźnią poza kolejne, w których się znaleźliśmy. I anarchizm i duchowość jest próbą wykraczania poza te kolejny. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście obecny anarchizm, w obecnym anarchizmie w Polsce brakuje próby wykraczania poza tą myślą, a nie tylko praktyką. I że jest to samoograniczenie. No ale
Pierwsza część odpowiedzi jest dla mnie ważniejsza od duchowości niż obecnym problemie. Ja pozwolę się tak wtrącić organizacyjnie, że mówiąc głośno do tych mikrofonów, po prostu pozwalamy osobom, które będą słuchać tego potem w internecie, dobrze zrozumieć tą dyskusję, więc to jest taki szacunek wobec osób odsłuchujących to. Całkowicie się zgadzam z, może nie całkowicie, ale w większym stopniu, w dużym stopniu zgadzam się z twoim rozumieniem anarchizmu i swoim rozumieniem duchowości jako dekonstruowaniu. Ale nie do końca. Przede wszystkim dekonstruowanie zaczyna się od D, tak jak destrukcja. Czyli dekonstruowanie powoduje rozbicie, powoduje pewną anihilację stanu zastanego, co jest słuszne. Jeśli ten stan zastany jest stanem złym, jeśli stanem, jest stanem szkodliwym, stanem, który prowadzi do krzywdy ludzi, istot. Natomiast wydaje mi się, że duchowość, tak samo jak anarchizm, powinny mieć, powinny mieć pewien rodzaj stanu stałego. Tak jak pewien rodzaj stanu stałego ma myśl buddyjska, która w zasadzie polega na ciągłej dekonstrukcji. Ale myśl buddyjska, dekonstruująca nieustannie buddyzm dzen, jest buddyzmem dekonstruującym, traci podmiotowość. I tutaj paradoks. Buddyzm bezpodmiotowy powinien być, ale bez podmiotu nie może istnieć. I wydaje mi się, że i cóż powstaje w buddyzmie? W buddyzmie powstają pojęcia, które starają się konwencjonalnie uchwycić bezpodmiotowość. Pierwsze pojęcie Matiamati, śunyata, pustka. Pojęcie Tathagata, ten, który tak przychodzi. Pojęcie natury Buddy. Czyli w zasadzie dekonstrukcja, ale dekonstrukcja duchowości, dekonstrukcja rzeczywistości transcendentnej, która musi się na czymś zatrzymać. I ona się zatrzymuje. I podobnie, wydaje mi się, jest i powinno być w anarchizmie. Dekonstrukcja musi się zatrzymać na pewnej rzeczywistości, w której można żyć. Bo o ile metafizyka, o ile transcendencja nie jest potrzebna ludziom do życia, o ile anarchizm ma stworzyć dla ludzi, dla świata, dla przyrody bazę dla egzystencji. I to jest głównym zadaniem anarchizmu, moim zdaniem. Ponieważ jeśli zadaniem anarchizmu jest ciągła dekonstrukcja, czy też ciągła rozpierdówa, a nie będzie rekonstrukcja, to przestaje on być systemem społecznym, a staje się być nurtem artystycznym, rodzajem sztuki, dla samej sztuki. Ale anarchizm musi wytworzyć rzeczywistość, w której muszą zaistnieć relacje społeczne, dogodne warunki do rozwoju, samorozwoju, do edukacji. Nie chodzi o to, żeby wytworzyć raj na ziemi, ale chodzi o to, żeby stworzyć taki system relacyjny, system też brzydkie słowo, ale niech będzie, żeby zminimalizować albo wykluczyć hierarchię, żeby zminimalizować albo wykluczyć wykorzystywanie, przemoc, wszystkie negatywne elementy, które należy wykluczyć ze świata. Dlatego myślę, że w pewnym momencie ta konstrukcja musi się skończyć, musi się zatrzymać na jakiejś afirmacji. Nie wiem, przepraszam, mógłbyś odpowiedzieć, co ty na to, bo jestem ciekawy, co odpowiesz. Jaka będzie twoja odpowiedź w tym sensie? Wydaje mi się, że nie ma takiej przeciwstawności między dekonstrukcją a konstrukcją, że jest forma, że po pierwsze nie jest możliwa dekonstrukcja do zupełnej pustki, ponieważ jakbyśmy wówczas wiedzieli, że jest jakaś dekonstrukcja, czy tak jakoś to logicznie potraktując, logicznie się tym bawiąc.
bawiąc, ale wydaje mi się, że naprawdę tak jest. Że każda dekonstrukcja jest zarazem konstruowaniem, natomiast chociażby po to, żeby móc dekonstruować, to musimy czymś dekonstruować. Już nie wnikając w to, jakie to tworzy tutaj napięcia. Natomiast kiedy mówimy, że potrzeba jest coś właśnie zdekonstruować, zniszczyć, że potrzebna jest jakaś destrukcja, wówczas wyrażamy odczucie, iż w rzeczywistości, która jest procesualna, dynamiczna ze swej natury, za dużo jest petryfikowania się form, które nie nadążają za rzeczywistością, za rzeczywistością, czy za używaniem rzeczywistości, w cudzysłowie używaniem. Natomiast wówczas, kiedy mówimy o konstruowaniu, no to jakby chwytamy drugi biegun. Mamy stan, w którym rzeczywiście brakuje nam jakichś form, ale w rzeczywistości jakby optimum stanowi, w rzeczywistości jest jakiś punkt optimum pomiędzy dekonstrukcją a konstrukcją. I gdybyśmy uczcili ten punkt optimum, wówczas nie odczuwalibyśmy mówić ani o dekonstrukcji, ani o konstrukcji. Wówczas byśmy odczuwali, że rzeczywistość płynie. I byśmy odczuwali po prostu zmiany jako jakiś stan równocześnie stałości, jak i zmienności. W takim razie zgadzam się z Tobą całkowicie, nie tylko po części. Dziękuję. Ja chciałbym zaproponować spojrzenie na ten temat jeszcze od innej strony. Wydaje mi się, że połączenie duchowości wolnościowej i anarchizmu może być dość ścisłe, bo o ile anarchizm może traktować jako próbę wyzwolenia się od zewnętrznych uwarunkowań i działania na rzecz tego, żeby inni też byli uniezależnieni od tych przede wszystkim w dużym skrócie nieetycznych zewnętrznych uwarunkowań, tak samo można spojrzeć na gnozę i na duchowość wolnościową, ale jako proces wewnętrzny. Uniezależnienie się od wewnętrznych uwarunkowań, tych oczywiście niedobrych, mówiąc w skrócie. I jako przykład można podać taki bardzo znany rodzaj medytacji, medytacja obserwacji własnych myśli. Medytuję, jestem świadomy tych myśli, które się pojawiają. Z czasem jestem świadomy tego, że te myśli się jakby same pojawiają, nie tworzę tych myśli. Te myśli wynikają właśnie z jakichś moich uwarunkowań, wdruków i tak dalej, często bardzo niefajnych. I proces uniezależnienia się od takich rzeczy dzięki świadomości swoich myśli jest częścią procesu uzyskiwania wolności wewnętrznej. W gnozie to idzie jeszcze dalej, bo jest taka prastara tradycja mówienia o czterech żywiołach. Można to rozumieć psychologicznie, to znaczy żywioł ziemi jako związany ze zmysłami, żywioł wody jako związany z emocjami i uczuciami, powietrza z myślami właśnie i ognia z wolą. To wszystko są rzeczy nam wszystkim bardzo bliskie na co dzień i oczywiste, tylko że kiedy człowiek próbuje sobie zdać sprawę z tego, w jaki sposób powstają we mnie myśli, w jaki sposób powstają we mnie i działają uczucia, nie mając już o woli, to okazuje się, że tak naprawdę nad tym w dużej mierze nie panujemy. To jest coś, co nami rządzi. Zdobycie wolności wewnętrznej to opanowanie tych wewnętrznych elementów. I gnoza, już kończę, idzie jeszcze dalej, bo człowiek, który wymaga olbrzymiej pracy, zdobędzie taką wewnętrzną samokontrolę, może przy pomocy świadomych myśli, świadomych uczuć, świadomej woli i tak dalej, wchodzić w interakcję z tym, co Jung nazwał światem świadomości kolektywnej. Podobne, ale to jest do sprawdzenia, także to nie są jakieś bajania i rzeczy dogmaty, które można przyjąć na wiarę. Tylko to jest coś, co każdy może sprawdzić, czy tak jest, czy nie. W tym kontekście można też mówić o tym, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, ktoś nam to powie, ale to sami sprawdzimy. To takie bardzo wolnościowe podejście do duchowości. Właśnie sam uwolni się i sprawdza, jak to jest. Co myślisz? Właśnie miałem wrażenie, że pod koniec tej książeczki napisałem prawie dokładnie to, co powiedziałeś.
Ale tak odpowiadając na pytanie, żeby człowiek mógł stwarzać, budować wolnościową rzeczywistość i żeby ta rzeczywistość wolnościowa, którą buduje, była w stanie utrzymać się, miała zaplecze w jednostkach, to jednostki, które ją tworzą, muszą osiągnąć pewien stopień wewnętrznego poznania, gnozy. Im większy stopień poznania, tym jednostka jest bardziej świadoma. Im jednostka jest bardziej świadoma, tym tworzy właściwsze relacje z drugą osobą. A właściwe relacje z drugą osobą tworzą społeczną rzeczywistość. Dlatego wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, uważam, że każda rewolucja powinna zaczynać się od próby przemiany świadomości własnej. Tak zresztą jak uważał Abramowski. Nie jest to oczywiście konieczne, żeby do rewolucji czy do zmian społecznych nie jest konieczne, żeby każdy z nas, każdy z rewolucjonistów czy z rewolucjonistek, żeby wszyscy, którzy chcą zmian, uzyskali coś, co można nazwać pełnym oświeceniem, mokszą, nirwaną, czy pełnym poznaniem. Bo wtedy prawdopodobnie cały czas świat byłby na tym samym poziomie. Dlatego, że pełne poznanie jest dostępne tylko nielicznym. Natomiast ważne jest, żeby każdy, kto bierze udział w misji zmieniania rzeczywistości, w misji zmieniania świata na lepsze, pracował i dbał o swoją własną wewnętrzną przemianę w stronę dobra, miłości. Dlatego, że tylko wtedy będzie mógł utrzymywać, czyli tylko wtedy będzie pracował w nim ten wewnętrzny kompas, pokazujący mu, jak rozwiązywać sytuacje, które go spotykają. Ponieważ rzeczywistość i my składa się z sytuacji. I każde rozwiązanie tej sytuacji buduje naszą rzeczywistość. I jeśli my, nasze umysły, nasze serca będą pogrążone w chaosie mentalnym, jeśli będziemy dążyć do zmiany społecznej, do rewolucji, do czegokolwiek, ale będziemy, tak jak mówiłeś, bazować tylko na sprzeciwie, tylko na negacji, wtedy do niczego się nie dojdzie. Chociażby dlatego, że przeciwnik, o którym też mówiłeś, nie bazuje tylko na negacji i na sprzeciwie, ale wytworzył doskonałą bazę dogmatyczną. I poprzez swoje struktury, poprzez swoją ideologię, ideologię zniewolenia, chociażby ideologię faszystowskie, ale poprzez ideologię kapitalistyczno-konsumpcyjną, pokazuje jasną drogę tym, którzy będą w imię tych ideologii zabijać. Tak jak naziści w czasie II wojny, czy tak jak amerykańscy i żołnierze NATO teraz tu i ówdzie na Bliskim Wschodzie. I dopóki jednostki wolnościowe nie będą usiłowały, nie będą pracowały nad zdobyciem wewnętrznego, tutaj użyję słowa moralnego, użyłem go już parę razy, wiem, że to jest słowo, które bardzo razi ludzi związanych z myślą wolnościową. Dlatego, że moralność kojarzy się z czym się kojarzy, moralność. Z Kościołem, z moralnością protestancką, z moralnością mieszczańską, z tym, że nie można nosić krótkie spódniczki na ulicy, albo nie można się głośno zachowywać i nie można mówić. Z tym się kojarzy moralność. Ale nie mam na myśli tej moralności. Mam na myśli moralność, nazwijmy ją moralność człowieczeństwa, czyli moralność tego, co powoduje, że jesteśmy ludźmi i co tworzy naszą ludzką strukturę.
jeśli my tej, no, nie będziemy dążyć do tej moralności poprzez właśnie samopoznanie, o którym mówiłeś, wtedy każda zmiana społeczna będzie niedoskonała. Im uzyskamy lepsze poznanie, lepszą gnosis, lepszą wiedzę na temat struktury rzeczywistości, tym trwalsze będą przemiany społeczne i tym trudniejsze będzie stworzenie reakcji. Bo wiadomo, jak w historii ludzi, jak się kończyły rewolucje, ci kończyły się źle. Każda kończyła się reakcją albo mocno faszystowską, nawet pod płaszczykiem wolności, albo dyktaturą. Odpowiedziałem na to pytanie? Dzięki. Już ten fragment twojej wypowiedzi, kiedy mówiłeś o tym, jak odpowiadasz osobom, które pytają cię o anarchizm, no, i mówią, no, że no przecież no, no, to jest taka utopia, tak? Jak to zrobić? I w gruncie rzeczy w twojej odpowiedzi usłyszałam coś takiego, co w mojej głowie od razu się zaszufladkowało jako srogi kantyzm de facto. To znaczy, anarchizm to jest taki ideał, który de facto należy do sfery transcendencji, ponieważ wykracza całkowicie poza jakby warunki możliwości zastanej rzeczywistości, tu i teraz, tak? No i to jest taki ideał, który powinien, właśnie też zauważyłam, że użyłeś dzisiaj kilkakrotnie słowa powinien przyświecać osobom i być może kiedyś uda się do niego dojść. A być może nie. I naszła mnie taka refleksja, że że być może jakoś mi się to skojarzyło z procesem wychowania człowieka. Że być może takie pokojowe wychowanie polega na tym, że ja w sposób pokojowy jestem z drugą osobą i moje bycie z tą drugą osobą polega na tym, że ja patrzę, czym ona jest i pozwalam jej rozwinąć się do tego, czym widzę, że ona jest. Czyli daję jej wolność do tego, żeby rozwinąć siebie sama w jakiś sposób. I wyobraźmy sobie, że właśnie w ten oto sposób próbuję patrzeć na to, w jaki sposób jakby ludzie mogą bądź nie mogą zrealizować właśnie w rzeczywistości, w świecie naszym. Materialnym zostaną, ideę anarchizmu. Patrzę i pozwalam im być tym, czym są. Daję im wolność wyboru i ścieżki. Jak wygląda moje zadanie w sytuacji, kiedy patrzę na nich i widzę, że bardzo, bardzo długo przed tym, jak ta ścieżka ma szansę zostać zrealizowana, zostanie zniszczony cały mój świat przez nich. Czy moim zadaniem jest interweniować, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy moim zadaniem jest pozwolić im na to, żeby zrealizowali swoją wolność do autodestrukcji? I to jest takie pytanie, które jakoś do mnie przyszło. Taki w sumie dosyć banalny paradoks wolności, ale jakoś tak zobaczyłam właśnie w swojej wypowiedzi na anarchizm jako coś takiego strasznie odległego, co właśnie gdzieś daleko poza horyzontem wylądowało. I stąd też jakoś przyszło mnie takie drugie pytanie, może trochę pod włos i może trochę wydające się prostackim, ale niemniej jednak mam ochotę je zadać tobie, to znaczy pytanie o to, jak ty czujesz, ale tak naprawdę czujesz, jak, co byś chciał, żeby jak wyglądały propozycje pozytywnych projektów społecznych w nurcie właśnie takiej duchowości anarchistycznej. Co by było jakąś taką realną, rzeczywistą propozycją, z którą chciałbyś wyjść w działaniu do ludzi? Chciałem sobie zapisać tak, żeby nie zapomnieć, co mam powiedzieć. Więc tak, zaczynając od dlaczego, przy momencie muszę... Dlaczego... Aha, już wiem.
Zaczynając od kantyzmu, więc ja bardzo cenię Kanta, ale oczywiście się z nim nie zgadzam w kwestii transcendencji. Uważam, że transcendencja to jest właśnie jedyną rzecz, która jest poznaniem samym w sobie, a nie jest czymś niepoznawalnym. Niepoznawalna w zasadzie jest natura, materia, bo nie ma co poznawać, trzeba tylko obserwować, współuczestniczyć. I poprzez poznanie transcendentne osiąga się pewne poznanie również natury materii. Sformułowanie powinien. Dlaczego używam sformułowania powinien? Wydaje mi się, że dlatego, żeby nie wychodzić tutaj, nie być osobą, nie wydać się osobą, która coś narzuca. Czyli żeby nie przemawiać jak na wiedzy i mówić musicie, człowiek musi to, człowiek musi to, człowiek musi tamto. Dlatego użyłem sformułowania powinien, ale wydaje mi się, że to jest, tutaj do Kanta tak nawiążę, taki imperatyw, powinien to być taki imperatyw, a że anarchizm powinien być takim imperatywem moralnym i że jest w zasadzie imperatywem moralnym każdego człowieka, bo wydaje mi się, że każdy człowiek w istocie jest dobry, w istocie dąży do wolności, że jednak nie człowiek człowiekowi wilkiem, nie musimy tworzyć chłopcowskich zamordystycznych państw, żeby współżyć ze sobą, tylko to sprzeciwnie, musimy człowiekowi dać pewne warunki, może nie takie jak rusołańskie, nie takie właśnie dzikie te słowy, ale jakieś tam warunki są, to twoje pytanie, na które odpowiem, zaraz są potrzebne, żeby człowiek się mógł rozwijać, to będzie rozwijał się w właściwy sposób. Ja tutaj patrzę na to trochę z punktu widzenia takiego humanizmu fromowskiego, socjalizmu humanistycznego Froma, czyli uważam, że w dużym stopniu człowiek jest tworem społecznym, nie tylko tworem tych jungowskich, o których wspomniałeś, archetypów, bo w dużym stopniu również, mam wrażenie, jest. Natomiast poza archetypami również jest tworem popędów freudowskich i tej społecznych uwarunkowań Froma. I w związku z tym, idąc trochę za Fromem, postaram się odpowiedzieć na twoje drugie pytanie. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem. To znaczy wolność i ingerowanie w drugą osobę, w jej przestrzeń. Kiedy powinno być, kiedy powinno go nie być, tak? Kiedy mam prawo ingerować w momencie, kiedy ktoś dąży do autodestrukcji, kiedy nie. I tutaj wydaje mi się, że dążenia ludzkie, czyli każda jednostka dąży do czego dąży, jest spowodowane czymś z zewnątrz. Czyli spowodowane jest na przykład właśnie wpływem społecznym. Popędami seksualnymi, archetypami również. Ale skupmy się na tym wpływie społecznym. I ten wpływ społeczny wytwarza pewne rodzaje zachowań. I również tym rodzajem zachowań są zachowania autodestrukcyjne. Fromm może nie być szczęśliwie uznał, że wszystkie zachowania autodestrukcyjne są patologiczne i są patologiami. W związku z tym jako takie są swoistą ucieczką od wolności również. Czyli tak samo nazizm, tak jak i potrzeby autodestrukcyjne, alkoholizm, narkomania, sadomaso, co tam jeszcze? Samookaleczenia się, skłonność do ryzykownych zachowań wszelakich, że są to elementy ucieczki od wolności, że psychika takiej osoby nie radzi sobie z rzeczywistością, ze swoją własną niewolnością, czy też z wolnością ku czemuś. W związku z tym, moim zdaniem, tutaj należałoby interweniować. Tak samo, jak w momencie, kiedy ktoś idzie na ulicy i hajluje i krzyczy Polska dla Polaków, to jest również ucieczka od wolności i również należałoby interweniować. Uważam, że jednym z najbardziej agresywnych procesów autodestrukcyjnych w tej chwili jest globalny kapitalizm i że tutaj należałoby interweniować. Całkowicie się z tym zgadzam i globalny kapitalizm
Tak. Dużo o tym piszę w różnych tam ciekawostkach w ataku, w każdym ataku jakiś tam jest mój felieton na temat tego, jak spostrzegam globalny kapitalizm. Powiedz, co to jest ale atak? Ale to powoduje, że ten analizm nie może być takim atakiem. No właśnie, teraz wrócę do tego, tak. Mam powiedzieć, że to jest atak. Każdy wie, co to jest atak. Gazeta taka. Tam z tyłu. O, zapraszamy bardzo. Nasze widzowie nie wiedzą, co to jest. Może. Więc tak samo jak trzeba reagować na... Tylko w inny sposób oczywiście. Inaczej reagujemy, kiedy ktoś się chasta, trzeba go przytulić, na przykład. Inaczej, kiedy ktoś hajluje, w zasadzie można dodać mordę. A inaczej, kiedy ktoś się zanurza w konsumpcjonizmie kapitalistycznym, no to trzeba bardziej wytłumaczyć. Chyba, że jest agresorem kapitalistycznym i powoduje wysiedlenia ludności plemiennej w Indiach. Myślę tutaj o partyzantce ludności plemiennej w stanie Orisa. No to wtedy ewentualnie inwestycja nic innego niż partyzantka. Natomiast... Tak, tylko że istotną kwestią jest kwestia przemocy, o której mówiłem wcześniej. Ale też wrócę do tego. Ja jestem przeciwnikiem przemocy, ale nie uważam, że spoliczkowanie naziola, żeby było przemocą. Nie. Spoliczkowanie to będzie łatwo. To nie jest środków. To nie jest przemoc, tak samo jak... No właśnie. Natomiast jeszcze ostatnie pytanie. Co proponuję? O właśnie, propozycja. Czyli, że jednak anarchizm nie jest dla mnie taką ideą jakąś tam, która sobie gdzieś tam błyszczy w intelekcie, jest taką kanapową, karmianą kwestią dyskusji, ale jest czymś, co należy i można wdrażać w życie. I to trwa, to powstaje. Piszę w anarchizmie humanistycznym, znaczy mój anarchizm na ten temat, jak widzę anarchistyczne działania. I widzę je w każdy możliwy sposób, poza rozwiązaniami przemocowymi. Czyli mam na myśli blokady, mam na myśli tworzenie autonomicznych stref, takich właśnie, w cudzysłowie pirackich, tworzenie sportów, tworzenie, twórczość wszelaką, czyli sztuka, pisarstwo, muzyka, wpływ społeczny. Głównym problemem anarchizmu współcześnie jest to, też o tym mówiliśmy, że jest źle odbierany przez społeczeństwo, ponieważ jest albo źle rozumiany, albo przedstawiany przez niewłaściwe osoby. Czyli jeśli ktoś tam kogoś kopnie, albo właśnie ktoś kogoś uderzy na ziola w twarz, to jest anarchizm. No to jest pewnie jeden z elementów i to wcale nie najważniejszy. Dlatego działaniem powinno być skupienie się na edukacji społecznej poprzez każdą formę, jak jest tylko możliwa. Od tworzenia wolnościowych szkół, przedszkoli, poprzez demonstracje, poprzez takie sytuacje jak teraz, czyli poprzez spotkania, rozmowy, tworzenie gazet, pism, tworzenie programów społecznych, prawa lokatorskie również. Ale i wracamy znowu do mojej książeczki, tej pierwszej, czyli jestem przeciwny stosowaniu przemocy. Dlatego, że tradycyjnie, że przemoc rodzi przemoc, że nie jest rozwiązaniem na nic, oddala nas od istoty anarchizmu, ponieważ istotą anarchizmu jest wolność, a narzucanie siłą przemocą komukolwiek czegoś jest sprzeczne z anarchizmem, jest odstępstwem od anarchizmu. Dlatego wszelkie działania przemocowe myślę, że powinny być zostawione dla nazistów, faszystów, tych, którzy mają bomby atomowe,
tych, którzy mają sprzęt drogi do zabijania innych, to jest ich domena. Przemoc jest domeną władzy. Uważam, że ludzie, którzy występują przeciwko władzy, przeciwko hierarchii, nie powinni zastosować przemocy i nie powinni swoich działań opierać na przemocy. Ale tak jak mówiłem na wstępie, pewne działania nie są przemocą. Czyli wiele razy na spotkaniach, kilka razy się, szczególnie pamiętam, dyskutowaliśmy w Rzeszowie o tym, co mam zrobić, kiedy ktoś mnie bije, albo co mam zrobić, kiedy policja nas poluje, albo co mam zrobić, kiedy ktoś mnie kopie. Czy mam w tym wypadku nastawiać drugi policzek i czekać, aż mnie zbanuje na amen, czy próbować jakoś reagować. I tę sprawę każdy powinien w swoim własnym sumieniu rozpatrzyć. Czy jest na tyle silny, czy jest na tyle mocny wewnętrznie, żeby przyjąć postawę gandyjską, postawę Satyagrahy, że nie reagujemy na przemoc, że dajemy się pobić, że dajemy sobie pozłamać nos, szczękę, połamać żebra i tym sposobem udowadniamy naszą moralną wyższość, czyli udowadniamy, że to jest bardziej prawdziwe, czy też bronimy się. Ale bronimy się poprzez samoobronę. Samoobrona w tym wypadku jest tym elementem wojny sprawiedliwej, więc samoobrona jest czymś, co myślę, jest dopuszczalne. Zresztą jestem nauczycielem samoobrony również, więc uczę samoobrony, ale chodzi o to, żeby w samoobronie dbać o siebie, ale również o napastnika. Jest to oczywiście bardzo trudna kwestia. W momencie, kiedy napastnik jest bardzo silny, jest napastników bardzo duży, mają bardzo duży potencjał militarny. Jest to problem. Skoro już wspomniałem Gandhiego, opowiem taką historię, krótko, o Gandhi. Gandhi stosował walkę bezprzemocową. To mu nie wyszło do końca w Indiach, bo przemoc cały czas była, krew się lała, muzułmanie mordowali się z hinduistami. Podział kraju, 3 miliony, około 3 milionów osób zabitych po stronie hindusów i hinduistów i muzułmanów, hindusów i muzułmanów. W każdym razie Gandhi odwiedził Europę. Później była wojna, Adolf stworzył obozy koncentracyjne i powstał Holokaust. Nawiązujemy dzisiaj do dzisiejszej rocznicy. I zapytano Gandhiego, co mają zrobić, co Europa ma zrobić z faszyzmem. To był 44 rok bodajże, czy 45. Przypomnę, Gandhi został zamordowany przez nacjonalistę hinduskiego członka Rashtriya Sangh, skądinąd członka tej samej partii, tych samych ugrupowań, bo to nie jest partia, która teraz rządzi w Indiach i premier Modi jest właśnie członkiem tej partii, tego ugrupowania. Więc Gandhi został zapytany, co zrobić z Adolfem, co zrobić z nazistami. Więc powiedział, zastosujcie brak przemocy. Tak jak my to zrobiliśmy w Indiach, brak przemocy, Anglicy się zreflektowali, przestraszyli, powiedzieli, ojej, nie damy rady, uciekamy. Oczywiście nie było to tak. Anglicy mieli swój powód, żeby zostawić w cholerę tam te Indie, które już tak totalnie zrujnowali, że kompletnie się nie opłacało tam być, bardziej opłacało się robić to, co jest teraz, czyli być za i czerpać kolonialnie pożytki. Ale Gandhi uważał, że właśnie Satyagraha spowodowała odejście Anglików. I powiedział, Europa powinna zrobić to samo z Hitlerem, z nazistami, co my zrobiliśmy w Anglii, czyli powinna się nie bronić, czyli stosować bierny opór. I paradoksalnie właśnie Żydzi w Europie, w Polsce, przymusowo stosowali bierny opór. Z różnych powodów. Nie bronili się, poza właśnie powstaniem w getcie, które było aktem rozpaczy w zasadzie. I co się stało? Zostali wymordowani. Adolf się nie zatrzymał, naziści się nie zatrzymali.
I tutaj jest właśnie problem niekrzywdzenia, braku przemocy. Czy na pewno musi, czy na pewno możemy być pewni, że ten agresor się zatrzyma? Jeśli zabije 100, 200 osób, 300, 400, 500, 600, 5 tysięcy, milion, 3 miliony, kiedy się zatrzyma? I czy ofiara tych ludzi, którzy zginęli, którzy poświęcili się w imię braku przemocy, była potrzebna? Pytanie tak samo trudne, jak zło w świecie, bo właśnie dotyczy zła. Tyle, jeśli chodzi o to. Idziesz, Patrycja? To w takim razie, skoro idziesz, to ja sobie zapomniałem powiedzieć, że... bo tak dygresja. Jak rozmawiałem o powstaniu tej książeczki, zapomniałem powiedzieć, że z Patrycją mieliśmy kiedyś zrobić demonstrację dawno temu o Puszczę, znaczy to było rok temu, o Puszczę. No i tak się pisali, jakieś maile, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Nie zrobiliśmy tej demonstracji. Na szczęście już nie ma potrzeby, ale w każdym razie napisałem tam wtedy w mailu, że to nic, ale zawsze z takiego rozmawiania, że coś się chce, ale choć coś ewentualnie wynika. I właśnie to jest właśnie ta książeczka, która wynikła. Ty masz ją? Masz ją? To proszę. Dziękuję. A masz tą? Tą mam. Dziękuję. Fajnie, że przyszłaś. Tak, miła, nie ma niespodzianka. Ale idziesz na obchody? Nie, co idę na spotkanie. To powodzenia. To do zobaczenia. Cześć. Jeszcze może jakieś pytanie? Mam tutaj chyba. A właśnie, twój. Czekałeś tak długo, przepraszam. Nie, bardzo dobrze. Cieszę się. To, o czym mówiłeś jako instruktor samoobrony, też zastanowiłem się, gdzie jest granica. Tutaj w kręgach czarno-czerwonych faktycznie mówi się o samym braku przemocy, ale w kręgach, o które też swego czasu zawodziłem, czarno-żółtych, mówi się o braku inicjowania przemocy. I tutaj pojawiło się też pytanie o to, skąd wiemy, że w tej anarchii, prawda, naszym ideale, nie wyłoni się grupa, na wzór państwowy. Otóż wiemy to stąd, możemy to przypuszczać na tej podstawie, że, to znaczy tak, nie dopuśćmy do tego, żeby dana grupa, nawet w tym idealnym układzie, inicjowała przemoc. Nie dopuszczajmy, jest to naszą, wydaje mi się, zbiorową odpowiedzialnością, aby nie dopuszczać do inicjowania przemocy. To może być sposób, aby taka grupa centralnego nacisku nie wyłaniała się. To taka luźna myśl. A właściwe pytanie jest następujące. Tutaj bardzo dużo pojawiło się bardzo abstrakcyjnych, dziwnie brzmiących terminów. Mokrza, szuniata i tak dalej, i tak dalej. Jestem przekonany, że wielu, którzy to oglądają, tych terminów zupełnie nie znają. Chciałbym się odnieść do terminu szuniaty, czyli pustki. Czy potrafisz, drogi prelegencie, zdefiniować pustkę w trzech zdaniach? Króciutko w trzech zdaniach. Komuś, kto totalnie nie zna jej definicji. I jeszcze zanim to odwołam się, przypomnę, że określiłeś coś, co, jak tak powiem, człowiekowi z ulicy może bardzo mieszać w głowie. Stwierdziłeś, że rzeczywistość jest iluzją, mówiąc o szuniacie. Wydaje mi się, że to jest dosłowny cytat. Rzeczywistość jest iluzją. I człowiekowi z ulicy wydaje się, jak to, rzeczywistość jest iluzją. A równa się B? Nie rozumiem. Przecież rzeczywistość to wszystko, czego dotykam. Jak to może być iluzją? Zacznę od końca, od końca tych pytań. Pierwsze zapomniałem już o twoje pytanie, tylko... Więc tak, pustka, zdefiniowanie pustki. Nie można, w zasadzie
nie spróbuję zdefiniować pustkę, muszę powiedzieć, że nie można definiować pustki. Dlatego, że każda definicja wytwarza pojęcia, a pojęcia jako takie są pełne. W związku z tym pustka jest paradoksem, pustka buddyjska, śunyata. Ten paradoks najpełniej tłumaczą korny buddyzmu zen, buddyzmu japońskiego i buddyzmu chan, buddyzmu chińskiego. Korny, powiedzonka, które pokazują pewien rodzaj niemożności uchwycenia poprzez rozum, poprzez dyskursywne, logiczne rozumowanie prawdziwej istoty rzeczywistości. I nazwanie prawdziwej istoty rzeczywistości śunyatą, pustką, śunyato jest liczebnik w Hindi, liczebnik zero, to jest nic. Nazwanie tego pustką, czyli cością, czyli zerem, jest pojęciem, które również nie tłumaczy tego, czym jest pustka. Ponieważ pustka, czyli natura rzeczywistości, jak powiedziałem, jest niewyrażalna, ale poprzez słowo niewyrażalność jest paradoksalnie doświadczalna poprzez wewnętrzne, indywidualne, intuicyjne poznanie, gnostyczne poznanie, które nazywa się czasami nirwaną, czasami nazywa się kajwalią, czasami nazywa się mokszą, w zależności od tego, czasami nazywa się satori, w zależności od tego, w jakiej tradycji jest ono nazywane. Więc gdy jest nazywane w tradycji buddyjskiej, nazywane jest najczęściej nirwaną lub satori w tradycji zen. Natomiast jeśli nazywane jest w tradycji hinduistycznej, nazywane jest mokszą bądź kajwalią. Ale wtedy nie chodzi o pustkę, tylko jak już mówiłem, chodzi o poznanie absolutu. Natomiast czy pustka buddyjska nie jest absolutem, tego do końca nie wiadomo. Nie wiedzą tego również same szkoły buddyjskie. Od początku buddyzmu Budda nigdy nie dał odpowiedzi na to. Pokazał kwiatek. Nie mógł dać odpowiedzi. Od początku istnienia buddyzmu powstają szkoły, które wzajemnie się nie zwalczają, ale stoją w różnych sprzecznościach. Dotyczące właśnie natury pustki, czy też natury ja. W związku z tym teraz spróbuję nazwać pustkę nie paradoksalnym koanem, ale w jednym zdaniu. Pustka jest nieistniejącym istnieniem rzeczywistości. Jedno zdanie, tak jak chciałeś. Ale teraz muszę powiedzieć o tym, dlaczego ona jest nieistniejąca i dlaczego świat jest iluzją według prawie wszystkich szkół wschodu. Znów powodów jest iluzją. Są dwa powody. Pierwszy powód, szkoły atomistyczne, do których należy również buddyzm, Sankhya i yoga, uważają, że rzeczywistość, zresztą nauka współczesna też tak uważa, że rzeczywistość świata jest rzeczywistością atomową, w związku z tym składa się z malutkich odrobinek, które cały czas się zmieniają, ulegają ciągłej przemianie. Przechodzą jedno w drugą, nieustannie, trwają. I w związku z tym, po pierwsze, tą rzeczywistość, którą my postrzegamy, czyli że to jest książka, czy to jest długopis, to my nadajemy tym atomom pewną konwencję poprzez wychowanie, poprzez socjalizację, poprzez naukę. Nazywamy to długopisem, ale w rzeczywistości nie jest to długopis, ale zespół cech, czyli skand. I nie chodzi o to, że zespół cech to jest też skówka, wkład, chociaż też, ale zespół cech to są poszczególne elementy, które składają się na skówkę, na skład, na wkład, potem elementy, które się składają się na te elementy i tak dalej, nieskończoność. W związku z tym rzeczywistość tak naprawdę jest nieopisywalna i nie jest tym, czym się wydaje.
To, czym się wydaje, to jest to, co, jak, to, co my nadajemy, czyli to, co my projektujemy sobie tę rzeczywistość poprzez nasz mózg. W związku z czym my widzimy świat inaczej niż pszczoły. Czy też inaczej niż na przykład mrówka prawdopodobnie. Ponieważ mrówka ma inne potrzeby życiowe, pszczoła ma inne potrzeby życiowe i my mamy inne. W związku z tym my widzimy poprzez świat, poprzez kondycję naszych życiowych potrzeb. I to, co widzimy, to jest w związku z tym nieprawda. Dlatego iluzja. Iluzja, świat iluzji nazywany mają. I również tak samo w jodze, jak i w buddyzmie funkcjonuje ten termin i to wytłumaczenie. Natomiast najbardziej rozpowszechnionym, przynajmniej na Zachodzie, nurcie hinduizmu, czyli Wedancie, Advaita Wedancie, jest trochę inaczej. Ponieważ świat według tej szkoły nie istnieje w ogóle. Rzeczywistość nie istnieje, bo w buddyzmie, w jodze rzeczywistość istnieje, tylko nie jest poznawalna, nie jest tym, czym się wydaje. Natomiast w Wedancie i w Advaita Wedancie rzeczywistość jest pełną projekcją świadomości, czyli takim matrycem. Vedanta i Advaita Vedanta są monistycznymi szkołami, o których mówiłem. W związku z tym świadomość jest tym samym, co materia. Więc człowiek projektuje sobie rzeczywistość i w swojej świadomości. I ona jest taka, jaką sobie zaprojektujemy. Ale uwaga, rzeczywistość, świadomość ludzka to nie jest tylko to, co mamy w sobie, w głowie. Dlatego, że my, czyli człowiek, według Vedanty i Advaita Vedanty, jesteśmy częścią absolutu, czyli Brahmana. Atman i Brahman tworzy jedno, a Brahman to jest ogólna świadomość wszechświata. Ogólna świadomość wszystkiego. W związku z tym nasza świadomość, jako taka, projektująca rzeczywistość, nie różni się kompletnie niczym od świadomości boskiej, tworzącej rzeczywistość. Nasz akt postrzegania rzeczywistości jest aktem boskiej kreacji. W związku z tym, tę rzeczywistość, którą my postrzegamy na zewnątrz, projektujemy sobie i jest ona iluzją. Mogę chciałbym jeszcze suplement. Drogie osoby, oficjalny czas powoli nam się kończy i ja bym tak zaproponowała, żeby tą dyskusję, która jest naprawdę fascynująca, przenieść do kuluarów, a teraz wykonać takie oficjalne zakończenie. Jeszcze dwa, jedno i drugie, dobrze? Tak, bo mamy 20 minut mniej więcej. No dobra, to się umawiamy na dwa pytania w takim razie. Dosłownie dwa zdania. Dobra. Dziękuję. Super, świetnie, że określiliśmy definicję i dostrzegam bardzo dużą paralelność, czyli jakby to, co mówiłeś o szumniacie buddyjskiej w pierwszej definicji, bardzo dostrzegam, że w ten sposób ludzie również projektują każdą władzę, której są posłuszni. I to jest, jeżeli zechcecie zgłębić tę definicję, możecie dostrzec bardzo dużo tego, jak ludzie stają się posłuszni władzy. W ten sam sposób, który uważają, że rzeczywistość jest całkowicie jedyną i prawdziwą. I to może być anarchistyczny kwiatek do beczki, czy jak to się tam mówi, w rozmowie o anarchii z ludźmi duchowo się orientującymi, że władza tak naprawdę, tak jak i cała rzeczywistość, jest szuniatą, czyli tą pustką, bo tylko my nadajemy jej kształt poprzez posłuszeństwo tej władzy. O tym mówił pewien łącznik, taki intelektualny, tylko książkę, bo chciałem coś przeczytać, jeden fragmencik. O tym mówił łącznik intelektualny duchowości, ktoś to zrezygnował z duchowości, a został duchowym anarchistą, czyli myślę o Jiddu Krishnamurti. Człowiek, który był w... nieważne, teraz historia, czy to nie jest istotna, ale tak, całkowicie masz rację. I chciałbym przeczytać jeden fragment, krótki.
nim będzie pytanie, właśnie dzień Wiktorowskiego, który jest pewnym mottem do tej książeczki. Są dwa motta, jeden jest Bergsona, drugi Krishnamurtiego. Czy potrafimy więc, wy i ja, dokonać w sobie więc jakiegokolwiek zewnętrznego wpływu, bez przekonania, bez strachu przed karą, dokonać w samej treści naszej istoty całkowitej rewolucji, przeobrażenia, tak, abyśmy już nie byli brutalni, gwałtowni, współzawodniczący, niespokojni, lękliwi, zazdrośni, ale byśmy byli wolni od przejawów swej natury zbudowanej przez zepsute społeczeństwo, w którym toczy się nasze codzienne życie. Wydaje mi się, że to jest właśnie w duży sposób opisanie tego, co mówiłeś. Może nie do końca z tego wynika ta kwestia władzy jako elementu takiej rzeczywistości wyobrażonej i reprodukowanej, tak jak to w społeczeństwie, jak to Foucault ładnie opisywał, reprodukowanej przez nas samych, nie przez jakieś narzucone schematy, nie przez presję, nie przez opresję, ale przez to, co my sami mamy w sobie. I to jest właśnie ten łącznik. Czyli tu Krishna Murti jest bardzo dobrym takim anarchistą, który jest duchowy, jednocześnie nie jest duchowy, to odwrotnie od duchowości. Jednak nie mam pytania. To w takim razie chciałem bardzo podziękować za nasze spotkanie. Dziękuję, że przyszliście, dziękuję, że rozmawialiście ze mną, ze sobą. No i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś nieraz spotkamy, może na jakiejś akcji takiej czy innej anarchistycznej, kiedy będzie trzeba kogoś bronić, kiedy będzie trzeba coś blokować. Do zobaczenia i dziękuję bardzo. Chciałam Ci podziękować tylko w imieniu Warszawskiej Federacji Anarchistycznej i wszystkim osobom uczestniczącym w tej dyskusji. Zapraszam potem do odszukania tego nagrania i udostępniania go. Zapraszam również do uczestniczenia w naszym stoisku, gdzie można zakupić albo uzyskać jakieś materiały. I zapraszam do śledzenia też naszej strony na Facebooku i strony www, która zaraz będzie już dostępna. I dziękuję najmocniej za super czas, który tutaj udało nam się spędzić. Brawo dla mnie.